powodu kontuzji Jakuba Koseckiego walka trąby z Kosą nie odbędzie się. Federacja Fame wychodzi naprzeciw waszym oczekiwaniom. Nie myślałeś, żeby galę odwołać, skoro nie walczą? Huber. I dlatego mamy Krakena z Jokerem na Gracjana Szedzińskiego. Słuchajcie, wielkie brawa! No ale trochę coś w tym jest, że chyba jednak trzeba było tym Natanem galę ratować, że chyba nie szło to najlepiej i się nagle pogodzili, bo Natan jednak okazał się przydatny, zwłaszcza w tym zestawieniu świątecznym, że tak powiem. Nikt nie klaszcze. Nie dziwię się. Ja jestem zawiedziony. Czekaj chwilę. Jeszcze tylko przeczytam, co mam przeczytać i zaczynamy. Oficjalnym sponsorem Fame MMA jest BetClick. To panel post na ProFame23 i oznaczenie profilu FameMMA.tv. Właśnie trochę. To jest najgorsze. A mówisz, że ciebie szyjdę, nie? Gracjan, witamy w Fame. Witam was wszystkich. Ciebie, Nata, mówisz, że ciebie szyjdę, nie? Pamiętasz? Ej, nie słyszę. Trochę. To jest najgorsze. Ale nie, słuchajcie. Jaki kurwa panel podwyższonego ryzyka, bo okej. Okay, tym przystojnym, młodym, zadbanym mężczyzną, zawodnikiem KSW, Ogórkiem, na którym zrobię sobie rekord. Będę miał face to face'a, więc rozumiem, co on do mnie mówi, jak powiesz 3 razy i powtórzysz mi, Hubercie. Dobrze. Teraz może być ciężko, ale problem jest taki, że przyjeżdżam tutaj oczywiście spóźniony, bo gwiazda się zawsze spóźnia, i dowiaduję się, kurwa, 5 minut przed wyjściem, że obok mnie, bo tu miał siedzieć Ferrari, ja, Adrian Cios, a tu Gracyn i Alan Kwieciński, że Kazika, kurwa, nie będzie. Chciałbym naprostować godzinę, nie 5 minut. Od tego zacznijmy. Godzinę i 5 minut, jak już. Godzinę i 5 minut. Słuchaj, taka była decyzja organizacji. Ale to wy chcecie, kurwa, dymy, bo ja tu mogę dla kasy, kurwa, siedzieć tylko. Bo ja tu siedzę przeważnie dla kasy, ale jakiś dym też bym, kurwa, chciał zrobić, a nagradzenie się skupię. Pana, mu wpis, który siedzi... Gaz. Pamiętasz, jak kiedyś obiecałem ci, że dostaniesz, nie? Ej, właśnie, pamiętasz, że zgasłeś? A ty się cios nie wtrącę tutaj. Ej, bo ci wycisnę tego chrosta. Ej, właśnie, ale o tym na tam... Trochę bliżej mikrofon i głośniej, Gracja, dobra? Dobra, spokojnie. Nie wiem, poproście inaczej, ja wam tak powiem, chuj wie, czy mogę to powiedzieć, szczerze, wyjebane w to mam, totalnie w kurwie to mam, ja to jestem dla kasy. Czy mnie wyjebią, czy nie w chuju to mam. Jeżeli chcecie, kurwa, zobaczyć prawdziwe dymy, bo mi się wydaje, że ktoś sabotuje, kurwa, ten Fame, robiąc taki panel, to poproście o to, aby w czwartek wydarzyła się rzecz, która planowana... On się śmieje, Huberci, że która była planowana. Jeżeli chcecie, kurwa, prawdziwy młyn, bo ja tu przyszedłem, jak mówiłem, z wakacji zostałem ściągnięty tydzień temu i dla kasy, i żeby zrobić dym, bo brakuje mi adrenalinki, a walkę będę miał za granicą prawdopodobnie w styczniu. Pewnie tam, gdzie Ferrari, tak? A chuj cię tu, kurwa, obchodzi. Ale pytać się możesz. Będę miał zajebistym miejscu. Ale w czwartek jest Cage, także skład jeszcze jest do omówienia. W końcu możesz się spotkać ze swoim przyjacielem. Słuchaj, dni były odliczane do waszego spotkania. Niektóre platformy też odliczają dni i chciałbym od tego zacząć. Stałeś się gwiazdą wykopu. Okej, wiem o tym, słyszałem właśnie o tym, niestety. Niestety, niestety. Dlaczego niestety? Niestety. Ja pierdolę, nie. Zaczyna się zawsze. No bo niestety chciałem być znany, ale ogólnie też plus jest w tym wszystkim taki, że tobie obiecanki, że dostaniesz liścia w odpowiednim czasie, prawda? Pamiętasz, jak ładnie zgasłeś? Pamiętasz? Zgasłeś. Pamiętasz, kurwa, jak liczyłeś bagany? Zgasnął to twój konik, bo nie ma 1 grudnia świąt jeszcze. Ale nie. Wracając, ty dostałeś ode mnie 2 liście. Okej, ale to dostałeś jednego. Trzy, prawdopodobnie. Bo na backstage'u jeszcze ci strzeliłem jednego. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ty jak dostałeś jednego, to leżałeś i liczyłeś barany chyba z pół godziny. Musiałeś dochodzić. Gdzie liczyłem barany? Liczyłeś barany na konferencji chyba z pół godziny. Znaczy ja w ogóle odnośnie... Ty się nie wtrącaj. Nie wiem, ty się nie wtrącaj, cios. Ty się nie wtrącaj. Nie wtrącaj się, nie? Żeby zacząć w ogóle jakkolwiek tą rozmowę, to muszę jedną rzecz wtrącić. Mówiłeś na wywiadzie tam UEBB. No, słuchajcie, wiecie, ja to tam jak kogoś nie znam, to generalnie to się nie wpierdalam, nie oceniam. No ciebie nie znam, poczekaj chwilę, ale posłuchaj, no ja ci dam się wypowiedzieć, posłuchaj. Charakter, zasady ogólnie, to wiecie, kogoś nie znam, to ja się nie wypowiem, nie oceniam, bo wiecie, jak to jest. A później jest pytanie na mój temat, gdzie ja typa nie znam i w sumie miałem w niego wyjebane, a on do mnie, tak, cios, to jest taki dzban, kurwa, może mogę być jego panem. No to powiem ci taką ciekawostkę. No. Już za 7 dni, czy tam 6, będziesz znany z tego, że waliłeś konia, kurwa, do jakiegoś chłopa na kamerce i cios siada, i kiedy Natan trzymał cię za szyję na podłodze i szeptał ci do łóżka, wyznawał ci miłość, cios ściągnął spodnie i siadł ci gołą dupą na twoją krzywą mordę. Z tego będziesz znany niedługo. I ty jeszcze, właśnie to jest najlepsze, że tobie koledzy pewnie naopowiadali tak, dawaj, Gracjan, bierz tu walkę, najebisz ich, kurwa, urośniesz, będziesz zajebisty, wiesz, kurwa, dawaj, trzech najebać i skończysz jak Denis Załęcki. A jeszcze lepiej, najlepsze jest w tym wszystkim to,
że ty w to wszystko wierzysz. Chciałbym, żebyś ty był taki pewny siebie, jak je udajesz, naprawdę, nie? Ja nie udaję, jestem bardzo pewny siebie osobą w porównaniu do ciebie. Dobra, nie przegrywaj, ja ci nie przegrywałem, tak? Więc ty mi daj mu dokończyć, no. Więc ogólnie nie wiem, dlaczego ty jesteś samozwańczym jokerem. Nie wiem, co z takiego w ogóle w życiu przyszedł, że ty... Ja nie jestem samozwańczym jokerem, tak? Wiesz co, chciałeś być gość, no chciałeś być gość, no okej. Okay, napiłem, okay. Akurat Fame napisał do mnie... Mówię, jako... że nie pijesz 2 miesiące. Ale jakiś czas temu, jeszcze przed. Ja tam też nie pijesz. I Fame, Fame napisał, jaką chcesz ksywę i sobie po prostu taką wymyśliłem. A słyszałem, że twoim ulubionym filmem w ogóle to jest Joker i że on cię inspiruje, więc stary, ja zadbam o to, żeby kurwa w sobotę cię Joker kojarzył najgorzej, jak tylko się da. Okej, zadbam o to, żebyś... No żeby co? No żebyś pizdł z tobą. A dobra. A co powiesz, kiedy... Wiesz, jestem, mam pytanie do ciebie, Hubert, to byłby faul, gdybym na przykład Nathan by go trzymał, a ja bym siadł mu gołą dupą na mordę, to byłoby to faul? To musi sędziego Jarosza pytać. Czy to się liczy, czy to jest jako duszenie? Ale kogo to kurwa obchodzi, czy to jest faul, czy nie? Jakby wyście tu zebraliście, żeby gadać o walce, kurwa? Czy możemy sobie zacząć już od rodzin wyzywać? Czy to potem dopiero? W sensie nie czaję jakby tej zagrywki, bo na przykład moim zdaniem, bo to są friki, to nie jest kurwa KSW, bo ja ogórków w KSW to wyjaśniam w klatce. Gracem będzie kolejny. No czekam na ciebie, czekam. No na ciebie. To zobaczysz. Czekam, jednego liścia dostałeś i zgasł. Liścia, kurwa, liście dostałeś i zgasł, i będziesz jeść jak odliczyć barany. Znaczy kurwa, właśnie najlepsze jest to, że była konferencja Klauda, ja wtedy pamiętam, bo ja tam na backstage'u się plątałem i ja pamiętam, że wtedy to ty podszedłeś do Nathana na backstage'u i prosiłeś, kurwa, żeby cię tak nie dojeżdżał na konferencji, żeby cię oszczędził. Każdy wie, każdy wie, że wymyślasz bajki i każdy wie, że to nie jest prawda. Nie, i każdy, kto mnie zna, to wie, że tak nie jest. Nie wymyślam bajek i to jest szczerze. Dobra, ale słuchajcie... Co konferencji pierdolisz głupoty i co konferencji wpizdolisz. Wydaje mi się, że nikogo nie obchodzicie. Ja bym wydaje chciał, mi się, że ty nikogo nie obchodzisz. Mi się wydaje, że w chuju... No to mi się właśnie wydaje. W chuju was mają widzowie, tak samo mnie. I skupmy się na interesujących rzeczach. Prawda jest taka, że posadzili między nami, kurwa, nadali nam rywala, który jedyne, co jest, w czym jest interesujące, to w tym, że walił tego konia. I w sumie nie umie nawet się dobrze wypowiedzieć, to jest typ, który... Oczywiście nie obrażam tej... Ale wiecie, co jest przykre, że to jest typ, który nawet gdyby jakimś cudem wygrał, to on nie będzie tego potrafił wykorzystać. Dobra, i za 5 minut zgaśnie i tak będzie znany tylko z tego, że walił konia, kurwa. Jesteś jedną wielką nudą. Jedyne, co jest plusem, to jesteś zawodnikiem z KSW i będziemy mogli się ze wszystkich pośmiać, jak przegrasz. To wolę być zawodnikiem KSW, ty kiedyś chociaż wygrywał, okej, rozumiesz, to pobłądziłem i tak jaki dalej. Jaki masz rekord? Pochwal się swoim rekordem. 9-6. Zajebisty. Jaki 9-6? Co ty pierdolisz? A nie 7-7 masz? Nie. To chyba dodałeś. Nie. Dobra, chłopaki, każdy ma to w kurwie. I pewnie taki petardy nigdy w życiu nie dostajesz. Czego nie dostajesz? Petardy tak na rejnie nie dostajesz. Nie w Polsce, to każdy wie, ale każdy ma to w chuju. A dostałeś, nie obrażając Najmana, od Najmana z gardy petardy i zgasłeś jak pet. Tak samo jak ty. Ale co ty mówisz w ogóle? Nie rozumiem. Dostałeś z gardy petardę od Najmana i zgasłeś jak pet. Mówisz, ale z jakiej gardy? Zgasłeś ty ostatnio na gali, kurwa, jak cię chłop ledwo co trafił, a ty fiknąłeś, kurwa. Zgasł to ostatnio na Tanek po liściu ode mnie. Ładnie liczyłeś bagany, pamiętam to. Co to za typ? Skąd oni go, kurwa, wzięli? Dobra, zamiast dać igrzyska, kurwa, to jest takie siedzenie i wałkowanie. Ale dobra, słuchaj, Gracek, ty mieszkasz w... Zobaczymy, jak się skończy tak samo jak zawsze. Gracek, ty we Wrocławiu mieszkasz 2 miesiące już? Gracek, ty we Wrocławiu 2 miesiące mieszkasz już? Dłużej. No to przez ten czas dużo się nazbierało od twoich sąsiadów i koleżków rzeczy. I teraz, teraz ja na chwilę postawię kropkę. Ty teraz sobie pomyśl, co chcesz powiedzieć. Nie. Ja tylko przejdę. Ja tylko powiem, że właśnie nie powiem o tym. Okay. Przez to, że czeka nas face to face. A tutaj ciebie, kurwa, ledwo, tak, w środę, ciebie ledwo rozumiem, a ty nie jesteś Denis, który tak mi się przynajmniej wydaje, który dla pieniędzy się ślizga po murzynie, jakby ty nie jesteś Denis, mi się wydaje. I ty dla kasy nie zrobisz wszystkiego i myślę, że jak wyjdą rzeczy, które nie tylko ty robiłeś, jakby. I teraz zobaczymy, czy się zgodzisz na to. I teraz przejdziemy do interesującego. Tak, teraz... Roger, jak przygotowanie do walki? Co tam? Fenomenalnie. Jak się czujesz dzisiaj? Pierdolę. Co dzisiaj jadłeś na śniadanie? Już nie pamiętam. Dieta zbilansowana. No i szacun. Jednak to chciałem dzisiaj wiedzieć. Dziękuję. Możemy kończyć panel. To proszę. Są pytania z Twittera. Ja bym chciał przyjść do dziewczyn. Lizzy, myślałaś sobie o tym naszym ostatnim programie Face to Face? No oczywiście. Ja nie wiem, co jadł na śniadanie dzisiaj Roger. Wiem za to, że kiedyś jadł gringle z dupy Dubiela. Ale chyba już przestałem mu smakować. Jak się okazało, że Dubiel nie taki święty, jak go malują. No. Ja o tym myślałam i w sumie
przyszedłem do takiego wniosku, że okej, to Lexi opinia i dla Lexi dużo rzeczy są prostytuckie. Tak. Czyli jak buty Mariany Schreiber też są prostytuckie, więc... Mega się przygotowałaś, ale jeszcze, wiesz, jakby ja rozumiem, że nie jesteś z Polski i tak dalej, ale jak już tyle tu mieszkasz i zarabiasz cipą w tym kraju, raczej zdjęciami cipy, to już chociaż tej poprawnej polszczyzny jako taką mogłabyś się nauczyć. Ja wiem, przypierdolka, ale od tego tu jestem, no. Zwłaszcza jak już sobie przygotowałaś takiego puncha, kurwa, prostytuckiego, no to myślę, że mogłaś się nauczyć jednego słowa, w jaki sposób się je odmienia, nie? Akceptuję jej opinię. To był akurat żart o tych butach, a o tobie niestety... No, mam takie zdanie. Liza, wracając do twojego OnlyFans, jak już rozmawiamy, to ty u szalonego reportera nazwałaś mnie kłamczuchą i że nie dodajesz zdjęć bez bielizny. Ja ci mogę pokazać to zdjęcie, jak chcesz, bo... No to pokaż. Tak, teraz? Możemy po panelu. A jeśli pokażę ci to zdjęcie, to powiesz, że nie skłamałam? No. Tak? No, dobra. Nagram story. No, może teraz możesz mi pokazać. Już ci pokazuję. A, to chodzi o to zdjęcie, o którym ostatnio rozmawialiśmy, tak? Że tam od szyi w dół, tak, Lexi? Pokaż cycki! Ja pierdolę, co on gada, chłopie? Nie, ja tam byłam w majtkach. Ja nie... Wyjątkowo. A dziwne, bo ludzie się każą bez majtek. Żart. To są majtki, serio, przysięgam. Miałam takie majtki w kratki. A ja mam rzeczyste majtki na fiuta też. Ja to rzadko to zakładam. Ja, pokaż mi. Ja rozwieję wątpliwości. Kurde, właśnie, no, dobra. Co? Bohdel też miał majtki. Spodobało się dla Hubercika. Hubercik kupi, patrzcie jak się uśmiechnął, kurwa. Ja pierdolę, aż mu podbródek skoczył. Nie, no jest. No nie, nie, serio, przysięgam, mogę pokazać cały set z tej sesji, to są majtki. Tak, pokaż set! Nie, ale za darmo, kurwa. Za darmo. Takie w kratki po prostu tak się wydaje, nie. Ale tam jest linia, a nie kratka. Dobra, Hubert, kurwa. No serio. Nie, no ale serio, szczerze, mi się wydaje, że Lexi jest największą. Nie wiem, czy możemy to pokazać ogóle... ogólnie na transmisji. Nie, więc to majteczki są tylko. To nie są majteczki i lepiej nie pokazywać tego. Dla mnie Lexi jest największą wygraną, bo nie dość, że ojebała na kasę Cloud, to teraz dostaje wypadek. Co? O czym ty mówisz, Nathan Marcon? Chodzi o to, że zarobiłaś coś. Nie, chodzi mi o to, że zatopił się statek, wyjebałaś ich z kasy, co jest bardzo dobre, bo zrobiłbym identycznie, bo dla pieniędzy zrobiłbym prawie wszystko. Co rozumiesz poprzez wyjebałaś ich z kasy? No, że się... Chodzi o to, że jakby to był tonący i statek zawodników, którym i ty obiecywałeś nie zainwestowałaś to dużo pieniędzy i to bardzo dobrze, zrobiłbym tak samo jak ty, dlatego to powtarzam. I od razu z Cloutu przeszłaś do fejmu, gdzie dostaniesz zajebistą w chuj wypłatę, bo wiem jaką. Dziękuję. I to jest kurwa dla mnie w chuj szacun, serio ci mówię. I jeszcze... Tak, szacun, tak szczerze szacun, bo ta też ma kurwa taką wypłatę, że ja pierdolę, nie? Dlatego ja życzę chłopakom z Fame'u, to zupełnie szczerze. Uważam, że Fame to jest super firma. To jest ogólnie taka firma, która wychodzi z założenia, że trzeba pomagać ludziom. Mają bardzo dobre serca. Dali taką garzę, kurwa, dla Wronka i taką garzę dla Lexi, że ja im życzę jak najlepszej sprzedaży pay-per-view, bo widać, że chłopaki mają wielkie serca i chcą się dzielić tutaj majątkiem, którym nie wiadomo jeszcze, co z nami zgromadzą, nie? No bo tam jeszcze trochę pay-per-view, no nie wiadomo, czy sprzedadzą, czy nie. Ja im życzę powodzenia i mam nadzieję, że każdy mój widz, kurwa, wszyscy teraz tutaj siedzicie na live'ie, nie dość, że kupicie pay-per-view, to ja wam taki, bo projekt przygotowałem dla was, projekt wam na Imgurze wyślę i mam nadzieję, że naprawdę widzę, kurwa, wszyscy, chcę was widzieć, mam wyjebane, oznaczajcie mnie na Instagramie, wydrukujecie sobie normalnie plakietki takie, informujące o tym, żeby kupić pay-per-view, bo to jest najlepsza gala w tym roku i będziecie rozdawali na ulicach. Pomóżmy im. Serio. Bierz się z dziewczyną, która nawet po polsku nie potrafi mówić i nie masz w ogóle żadnej jakby roboty na tych konferencjach nigdzie i to jest szacun w chuj. Dla mnie to jest szacun w chuj, ja szanuję. I sadzają was na panelu specjalnie tak, z osobami, które mogą coś zrobić, żeby podciągnąć wartość zestawienia. Tak, żeby ludzie nie krytykowali jakby to, że to, co się tutaj kurwa dzieje na ten panel, to jest nuda, nikogo to kurwa nie obchodzi, nie mówię tylko o tobie, tylko o wszystkich, że nikogo te walki nie obchodzą, to specjalnie posadzili nas, ale zobaczcie, żeby odciągnąć od tego uwagę, to jest mądre. A wiecie, co jest najlepsze? Coś tam kurwa marketingu mądre działa. Zobaczcie, my się...
my tak naprawdę siedzimy, o niczym ciekawym nie rozmawiamy, nic nie dymimy, kurwa, i tak jesteśmy ciekawsi niż oni wszyscy. To jest niesamowite. Ja wam wprost mówię, jestem oszustem, rucham was na kasę, halo! Halo! Ale nie, pieniądze. Ale nie każda walka musi, kurde, być taka mega dymogenna. Wy, żeby dostać walkę, no to musicie dymić. No na przykład, nie wiem, Jakub Rzeźniczak jest piłkarzem, więc jakieś tam środowisko piłkarskie przynosi. No nie i każdy tak będzie tak. Ale lepiej, że trąby nie ma. No. Uważam, że bez niego gala może się nie sprzedać. No mi się wydaje, że bez trąby... Wydaje mi się, że tam włodarze siedzą na zapleczu i są bardzo uśmiechnięci, nie? Na pewno się troszeczkę nie poddenerwowali. Trąby i Koseckiego to nie pociągnie. To do 50 tysięcy pay-per-view nie dojdzie, ni chuja. Ja na przykład chciałbym zobaczyć znowu, jak Toroma przychodzi z wężem na plecach i dymy, great make again, widzowie. Ja bym chciał zobaczyć Kozeckiego, jego dupę, jakby reprezentację. A ty z każdym chciałbyś zobaczyć, od każdego w pizdę dostajesz. Ale twojego chuja jest z każdym chciał. Jest Gracja! Ej, obudziłem się, słowo pizda. Dobrze, że coś powiedziałeś, już zapomnieliśmy, że się... Mocne Gracuś, ale spokojnie, w środę też będzie mocno. Leci pan Gracek. To znaczy... Pan Gracjan, na pana sobie trzeba zasłużyć. Ty zasłużyłeś na walenie konia, bo Kapucyna. Tylko to można sobie zwalić. Powiedzieć, znaczy, nic więcej. Jest gracja, jeszcze czeka nas w tym tygodniu program, a tam pamiętajcie jedną rzecz. Jeden czerwony guzik był już raz odpalony i zadziałał. A ja mam czerwonych guzików dzisiaj, kurwa, walizkę. Tylko nie odpalam przez to, że się, kurwa, nie wiem. Gracjan też ma parę czerwonych guzików na twarzy. Ale nie bij, jakby to żart, to jest roast, proszę mnie nie bić. Bo chodzę, kurwa, z Glockiem i nie zawaham się go użyć. No. Jak mówiłem, nie wiem. Mi się wydaje, że się Kwiecińska, kurwa, spłakała, bo to, mówię ci, no ty powiedziałeś godzinę, ja dowiedziałem się, jak przyszedłem, 5 minut przed, że to jest odwołane, że Alan ze mną nie siedzi, bo to, kurwa, nie pociągnie, tak słyszałem. A kto to zorganizował? Wydaje mi się, że po prostu Alan, bo on zawsze lubi, kurwa, lizać, nie tylko swoje pizdy i nie tylko pizdy. Wylizał po prostu dobrze, żebyśmy nie siedzieli między sobą jakby, żebyśmy ze sobą nie podyskutowali, bo on wie o czerwonych przyciskach. A jak się mijaliśmy, kurwa, w holu, to patrzył z daleka i powiedział: bo ty wiesz, kurwa, że podpisałeś na siebie wyrok. Ja mówię, to czemu nie jesteśmy razem na konferencji? Ej, kurwa, ty. I to była odpowiedź Alana na to, więc... Wiesz, Grat, ale ty zdajesz sobie, Grat, sprawę, że ty naprawdę się wybiłeś, bo... No. Czerwony guzik zostanie odpalony, twoja psychika zostanie, kurwa, zrównana z ziemią. A się skontaktowałem z ludźmi. Mi się wydaje, że twoja psychika jest już dawno zrównana. Człowieku, stajesz pizdę co walkę. Słuchaj, Denis, ja jakbym przegrał tyle walk z Najmanem z dosiadu, jakbym... Najman cię zgardy zgasił petaki. Ale posłuchaj jednej rzeczy, ty sobie zdajesz sprawę z się dwiema czytami. Ale wydaje mi się ogólnie, że w tym związku chyba Nathan, ty jesteś dziewczyną. Ale posłuchaj. To jest one wonder hit. Ale posłuchaj, Cfelu, bo powiem ci jedną ważną rzecz. Ten nie wiem, czy wiesz w ogóle, co to imię. Nie wiem, czy wiesz w ogóle, co to znaczy. Cfelu, siedź na piździe i słuchaj, jak nikt się mówi. Dorasta na naszych oczach. Posłuchaj. Trzeci raz. No słuchaj. Trzy bany już poszły. Ale wiesz co, wiesz dlaczego ja na przykład cię nie szanuję, bo mówiłeś o zasadach, a sam pierwszy mnie zaczepiłeś nie znając mnie. Ja się nigdy w życiu na ten temat nie wypowiedziałem. Co dostałeś? Dostałem pytanie o ciebie, więc odpowiedziałem. No to się zamyka pizdę i się nie odpowiada, kurwa, jak nie masz co powiedzieć. No to masz zasady, no to masz zasady, czy ich nie? Mam zasady, no jakie masz zasady? Mam zasady, ale jak się szanuję, dwie. To wymień chociaż dwie, jakie masz zasady. On ma zasady kwasowe. Nie ma czegoś takiego jak pisanie. Ale wymień dwie, czy znasz jakiekolwiek. Ty nie jesteś kimś, to będzie mi, kurwa, kazał. No dlatego, ale wiesz, co tak mówi. Ja też w szkole tak mówię, jak czegoś nie wiedziałem, nie znam odpowiedzi na jakieś pytanie. Jesteś właśnie stan z tego, że dużo mówisz, a nic tego byś tak naprawdę. Bo co walkę... No słuchaj, jeżeli tak uważasz, to ja ci to udowodnię, bo czeka nas program, czeka nas jeszcze gala. I no. Kurwa, z jednej strony, to mi go nawet szkoda, bo chłop wie, że będzie przepierdolone, no stary. Jakby wiedział, że mam przepierdolone, to nie wychodzi do ciebie. Tym bardziej, no Denis też tak mówił, wiesz co ci zostanie po tej walce, z Denisem będziecie mogli sobie siąść, kurwa, w Wigilię i wiesz co zrobić. Nie, spokojnie, Denis nagromadzi się teraz, będzie bił. Powiedzmy to w ogóle widzą, słuchajcie, bo wy się bijecie, to jest, słuchajcie, pojedynek dwóch na jednego w formule MMA. Wy się bijecie w MMA. Ja chciałem, tak, tylko mówię... To... Wiecie, gdybym był sam na tanym walce, to bym go zgasił liśnie, tak? To na... dlaczego nie przyjąłeś tego? Bliżej mikrofon, Gracjan, bliżej. Jak do dziecka, kurwa. A teraz polisz. Z Natanem, jeden na jeden, jest dobrze. Zgasiłbym go liście. Nie, zaktowałem, nie lisz. Miała być walka, nie wiem, czy pamiętasz, miała być walka, że mieć liście, a ty miałeś mieć wszystko. Ja się a wiesz, co ja ci powiem? Mów do mikrofonu. Mnie to interesuje, co ale dam ci, i ty mów o walce. Ale mów do mikrofonu. Czekaj chwilę. O walce. Nie chcę robić. Wszyscy rozumieją, tylko nie ty. Przecież człowieku. Ale wszyscy rozumieją, tylko nie ty. Ale ja zauważyłem, że ty jak się nie stresujesz, to całkiem nieźle potrafisz się wypowiedzieć. Jak ci łapie stres i zaczynasz, kurwa, seplenić. Potrafi ABC powiedzieć. Wow. I wow, ale, i wow. Ale żeś pisnął teraz. Nie, ale... Nie, ja cię nie chcę cisnąć, bo... Zamknij się na chwilę, to, że... na sekundę, proszę. Poczekaj, ale nie, dokończę ja teraz i powiesz, że... Słuchaj, dzisiaj na celu nie było wciskanie żadnych guzików w twoją stronę.
przyjdzie na to czas. Guziki? Dobra, weźmy, skończmy o tych guzikach. Ten będziecie chcieli, no to go użyjecie. Ja mówiłem. Ja bym chciał teraz pójść. Chodzi Dawaj. O walkę. No. Do mnie dzwonił ktoś i powiedział, nie będę mówił kto, ktoś z Fejmu, po prostu pracownik, który za to odpowiada. I powiedział, czy chce walczyć z Gracjanem. Ja powiedziałem, spoko. Aha. I oni powiedzieli, ale że ty sam chcesz walczyć? No. Ja powiedziałem tak, że bokserska akurat zawalczymy, bo ja mam walkę w boksie. Oni powiedzieli, spoko, spoko, przyklepali. Też przyjechałem i powiedzieli, nie no kurwa, tak nie możemy zrobić, musi być z ciosem. W sensie, nie ujmując tobie, bo ja lubię, kocham cię, chodź na chwilę. No widać, że ty jesteś więc nie mam z tym włosy. Problemu, tylko ja chciałem z tobą sam o tym mówię, więc możemy zrobić tak, że dostaniesz pierdol i będziesz się tłumaczył, że była dwójka ludzi, a ty akurat, nie wiem, wycisnąłeś se krosta i ci zasłoniło trochę widoczność, to nas nie widziałeś w walce. To możemy zrobić sam, a was jest dwójka i nawet gdy ja przegram, to nic nie tracę. I zaraz no, tracisz, no i właśnie dlatego jesteś pizdą. A mamy cię w chuj to na to się zgodziłeś. Bo mamy trzy pary, chciałbym jeszcze przyjść do Kuby. Kuba mocno skreślany jest szczególnie w tym pojedynku. Zaskoczony jesteś, jak dużo kibiców skreśla cię, że nie masz szans z Rogerem? No 4% na mnie stawia chyba tylko, 4, tak? 4, tak, no. No to bardzo mało i mam nadzieję, że te kupony połamie, nie? Co stawiają na Rogera. No Roger jest faworytem, ale ja mam zamiar wyjść. Robię w ślisk od razu, w pierwszej sekundzie. Kontuzja i po walce będzie, nie? Na początku w ogóle... Na taki atak Roger nie jest chyba przygotowany. Nie, chyba, że ochraniaczy na piszczele założysz. Nie, na to nie śpi. Aż tak. Znowu, ty. Aż tak to nie, ale na początku, jak widziałem kursy, trochę BetClick inaczej uważał, więc w sumie jestem troszeczkę zdziwiony, że to aż tak poszło znowu w drugą stronę, ale niech będzie. No. Większa presja, ale. Jeszcze urósł tam je kurs, więc można dobrze zarobić. Polecam. Postawić. Ale ty chyba się nie obawiasz, co? Raczej. Znaczy ja się nie boję, ale no, Roger dłużej jest w tych sportach walki i na pewno ma tą przewagę. Aha. Ale pracowałem ciężko ten miesiąc i kurwa wyjdę po prostu na pełne i tyle, no. Dam z siebie wszystko, nie? I dobrze, Lizy, no bo ty innego wyjścia nie ma. Ty coś tak, dobrze. Właśnie znalazłam zdjęcia z tego setu i już podchodzę do ciebie i udowadniam, że to, mam to, ogólnie lekcje ma zdjęcia tej jakości. Ale mogłaś ściągnąć te majtki i zrobić sobie parę zdjęć też bez, więc to, że nie. Pokażesz teraz, to nie za dużo znaczy. Nie ściągałam tych majtek i... No na tym zdjęciu ewidentnie... Ale to jest data tych zdjęć, tu widzisz to. Tutaj cały czas jestem w majtkach. Kurwa, ale patrzcie, jaki Hubercik jest zadowolony, że sobie pornografię, kurwa, za darmo poogląda. Patrzcie, jak się, kurwa, dzidziuś ucieszył. Widać, że chłop ma tutaj, kurwa, smaka na nutellę tak zwaną, nie? Ach, cały czas. I to jest to same zdjęcie. Gracjan tak nie zobaczysz. Dobra, mamy. Chyba, że wykupisz. I tu są majtki. Mamy to rozwikłane. Majtki no, były. Więc przeproś Lexi, bo... Przeproś. Dobra, proste pytanie. Liza, ja nie widziałam żadnych zdjęć. Była ta pizda, czy nie było tej pizdy? No, jak ty mi pokazujesz zdjęcia w złej jakości, a gdzie ty jest mi pokazałaś jakieś zdjęcie, ty mi nic nie pokazałaś. A znasz to... Hubertowi. Ja pierdolę. Ale czemu pokazujesz jej... Ja nie wiem, no bo kurwa... Czemu jej cipkę pokazujesz? Po co? Nie, w sensie, nie, ty za to pieniądze chcesz wiesz na OnlyFansie, bo to ja po nie co za darmo? Żeby ludzie uważali mnie za kłamciuchę i że ja sprzedaję swoją cipę, że pokazuję całkowitą nie nagość. Przejmuj się, to nie w ja tego. Ja tego nie robię i nie kłamię z tym. No i szacun. Patrz. Popieram. Ja uważam, że charakternie. Ja też założyłem OnlyFansa, ale się nie sprzedawał, więc teraz tak zaskoczył. Denis też miał OnlyFansa, więc jest w porządku. I tu są majtki. A dziwne, bo ja tam pokazywałem bez majtek, na przykład. O, Natan, weź, wydaj to wydok. Więc przeproszę. Tak, więc były ale majtki na zdjęciu, Liza na oficjalnie. No, ej, mogę zobaczyć też? Wow. Proszę, na chwilę, na sekundę. Zapamiętam. Czekaj, jeszcze raz. Były majtki na zdjęciu, więc Lizy oficjalnie nie jest prostytutką? Czekaj, to teraz Lexi to... Jakby rząd założył jakiś nowy odłam, kurwa, który ocenia, kto jest prostytutką, a kto nie. I akurat Lexi jest, kurwa, szefem tego departamentu, czy o chuj tu chodzi. Lexi powiedziała, że oficjalnie druga czarnoskóra koleżanka nie jest prostytutką. Dobra, widzowie. To ja nie wiem, jak się mamy do niej zwracać w takim razie. Natan. Jak dojdę do domu. Przepraszasz mnie? Powiedziałam przed tym oświadczeniem, że oficjalnie to były majtki i że oficjalnie jest po prostytutką. Kurwa, Lexi, chcemy oświadczenie z basenu, a nie takie gówno. Nie to? Jesteś prostytutką, happy? Liza... Nie, ja czekam, przepraszam, Liza.
Bo teraz ty mnie... Liza, ty mnie przepraszam jako... cię z całego serca. Dziękuję. Już? Cieszysz się? Tak, bardzo. Okej. Okay. Good. Ja mam jeszcze pytanie do ciebie, bo ty uszalonego reportera też bardzo negatywnie się wypowiadałaś na temat tego OnlyFansa, prawie tam płakałaś. Zachowywałaś się trochę, jakby ktoś cię zmuszał do tego, żebyś go prowadziła. Czemu ty go w takim razie prowadzisz? Przecież ty nie umiesz, jakby masz pieniądze z walk, to nie jest tak, że to jest twoje jedyne źródło dochodu, bo ja rozumiem, jak zakładałaś, to mówiłaś, że nie miałaś współpracy, nie miałaś ten, ale teraz już jakby dajesz sobie radę, masz pieniądze, a dalej prowadzisz tego OnlyFansa, jednocześnie bardzo źle się wypowiadając o nim, jakbyś nie chciała tego robić. O co z tym chodzi? No ja o tym właśnie opowiadałam, o tym wszystkim opowiadałam u szalonego reportera na wywiadzie, znaczy, że nie słuchałam. A możesz odpowiedzieć tutaj, bo może nie wszyscy oglądają to. No mówię ci, że miałam taką sytuację, o której ci właśnie też prywatnie opowiadałam kiedyś, że po prostu trafiłam w niewłaściwe ręce i prowadzili mnie niewłaściwie w moim mniemaniu. No i szacunek, zgoń na wszystkich dookoła i będzie dobrze. Tak! Tak! Cios w końcu powiedział coś mądrego! Dokładnie! Zgoń na wszystkich dookoła i będzie dobrze. Wina Frania, że cię z Malty kurwa zabrał. Gdyby Frania cię z Malty nie zabrał, to byś nie miała komu cipy sprzedawać. Jebana kurwa owieczka. Franio kurwa. Nie. Skurwiłeś nam dziewczynę. Dobrą dziewczynę. No pobudźcie się, podajcie sobie to znaczy, rękę dobra, może, przed walką. Może skracaj. To będzie spoko. Daj jej dokończyć, czekaj Adrian, dokończ, bo to jest dla ciebie ważne, widzę, proszę. Nie, to nie jest dla mnie ważne, ja już się wypowiadałam. Nie, no nie krępuj się Lidzie, mów. Nie jest dla mnie ważne, ja już się wypowiadałam na ten temat, nikt mnie do tego nie zmusza, po prostu miałam taką sytuację życiową i nie miałam innego dochodu, chciałam się rozwijać jako freakfighterka, poświęciłam cały... Dobra, kurwa, nie rób z siebie ofiary, powiedz kurwa szczerze, byłam w chujowej sytuacji, założyłam OnlyFans, a OnlyFans otworzył mi oczy, pokazał, że mogę żyć kurwa w bogactwie, to stwierdziłam, że chuj, tak tam śledziem machnę w prawo czy w lewo, to i tak jest w porządku, przynajmniej mogę rodzinie ładne prezenty na święta kupić. Już przestań pierdolić i robić z siebie ofiary. O Boże, ale miałam ciężko. Jeszcze powiedz o tym, że się czarnoskóra urodziła i cię w szkole prześladowali i przez to, że cię w szkole ktoś murzynem na przykład nazwał, no to przez to masz takie rysy na psychice, że sobie poradzić nie potrafisz i musisz kurwa OnlyFansa posiadać. Jakby ja pierdolę po prostu ja pierdolę kurwa, nie? No ja pierdolę. No nie wystarczy powiedzieć wprost, co jest 5. Zobaczyłam duże pieniądze, bo być może była słaba sytuacja finansowa, jak zakładała OEF-a, być może. Teraz już jest poprawiona. No ale dlaczego masz OEF-a? No bo jest wygodnie z nim żyć. Nie wystarczy wyłożyć, kurwa, tak zwaną kawę na ławę. Zły czas i pieniądze na to, żeby chodzić na treningi, więc ale to prowadziłam przez rok. Dopiero teraz, jak mówiłam u szalonego reportera w tym... Już trochę się stresuję. W wywiadzie dopiero teraz zaczęłam mniej więcej normalnie zarabiać z walk. Też wydałam dużo pieniędzy na prawnika, żeby... Liza, ja, żeby nie było, ja nie uważam cię za złą dziewczynę, wręcz przeciwnie, ja... Nie ma, to jest najlepsze właśnie, że... dlaczego Lexi nagle ma taką defensywną postawę? No dlatego, że u Lizy w oczach się łzy pojawiły i ona już, wiecie, ma taki kurwa wyrzut emocjonalny, więc Lexi już teraz się boi, że ludzie zaczną ją wieszać za to, że doprowadziła do łez biedną dziewczynę, więc ona musi być w odwrocie teraz. Ja ciebie bardzo lubię. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie, w sensie dlaczego dalej to prowadzisz, skoro teraz masz pieniądze, a źle się odpowiadasz. No i u szalonego reportera mówiłam, że w przyszłym roku planuję to zostawić. Aha, okej. Okay. No i że teraz jestem w poszukiwaniu normalnej pracy. Dobra, okej. Okay. Jakby ja uważam, że każda dziewczyna może robić co chce. Jeżeli chcesz pokazywać śledzia, pokazuj śledzia. No nie wiem, dla przykładu ja bym się z taką dziewczyną nie mógł mówić i nie mógłbym ją traktować na równi z innymi kobietami. Jakby jakkolwiek źle to... Chuj, kurwa, wyjebane! Nie chcę, brzmi jak chcę. Dla mnie dziewczyna, która jest sex workerką, jest w takiej relacji codziennej trochę trendowata. To jest jakoś taka osoba, z którą nie chciałbym za bardzo kontaktu trzymać. Gdzieś tam mam jakiś rodzaj takiego, nie wiem, gorszego spojrzenia. Zwłaszcza do takich osób, które to pokazują w takich ciepłych barwach i mówią, że jest to super i polecają to innym i tak dalej. Często tak też się dzieje w tym internecie polskim. Ale... Jakby nie rozumiem Lizzy, bo Lizzy z jednej strony stoi ciągle w obronie tego OEF-a, mówi, że hej, ja nie robię tam nic złego, OEF jest super, kupujcie u mnie subskrypcję, a jednocześnie nagle pod jakimś tam
wyrzutem, kurwa, emocji, ma łzy w oczach i mówi, no zastanawiam się, czy by nie usunąć OnlyFansa. Czyli jeżeli się zastanawiasz, czy go nie usunąć, to znaczy, że jednak źle się czujesz z tym, że go prowadzisz. I to chyba jednak oznacza, że masz świadomość tego, że to zabiera ci godność. Więc nie możesz powiedzieć wprost, że zabiera to godność, tylko musisz przedstawiać tego EF-a w ciepłych barwach. Jakby mamy teraz obrazkowy dowód na to, że nie jest tak, jak mówiłaś, że jest. Ja o tym mówiłam, no chujowo słuchałeś podcast. Jeno, Liza, ja dobra, no to źle słyszałam podcast. Kurde, Liza, siedzimy na panelu, powinniśmy coś rozmawiać. Ja ci zadaję pytanie, a ty walisz, idź obejrzysz podcast Szalonego Reportera. Tu ma być jakaś konwersacja między nami, możesz odpowiedzieć na pytanie. Ja nie oglądałam całego podcastu, więc odpowiedziałaś, dobra, chcesz usuwać w przyszłym roku, spoko. Ale no nie zarzucaj, kurde, że chujowo oglądałam podcast, no bo Liza, tu siedzą ludzie, jesteśmy na konferencji. Mocne oskarżenia. Tak, no źle słuchałam podcast Szalonego Reportera. To może tak. Pogódźcie się. Nie, czekajcie, bo ja mam pytanie z Twittera. Będzie spoko przed walką. I ono jest do ciebie, Nathan. Drezik się ciebie pyta. No. Czy nie miał już kończyć z frikami? Miał już nie walczyć w Polsce? Tak, miałem. Okej. Okay. No. Dobra. A co? To dawaj kolejne pytanie. No teraz pytanie z Twittera. Teraz do ciebie miałem, pytanie. Miałem, ale no. Jestem sprzedajną kurwą jakby to. No i w sensie, wyjaśnione. No jakby. Adam Wawrzyniak pyta. Gracjan, którego pierwszego chcesz ubić? Bez różnicy, konia. Naprawdę, bez nie, różnicy. No, ty koniem to każdy. Bez różnicy, zostaw dla siebie, bez różnicy. No bo on ma taktykę i on ma, kurwa, plan, więc nie pytaj go o to akurat. No tak, dokładnie, Nathan się za mnie wypowiedział, więc wszystko no. Domu, okej, niech będzie. Ja muszę Nathan z nim mówić, bo nikt nie zrozumie, Nathan wszystko wie, ale ty jakoś rozumiesz to. Ale to prosty umysł, więc wystarczy, że pomyśla, którego glodyta i będę wiedział, co chcesz powiedzieć. Nawet nie musisz się, wiesz, wypowiadać na żaden temat. Okej, dostaliście się. W ogóle, to jest dla mnie jakieś, kurwa, dziwne. Ja jeszcze, nie wiem, z 2 miesiące temu, czy tam 3, kurwa, nie wiem, no i jakiś czas temu, na pewno w tym roku, siedziałem na panelu, kurwa, z Sequento, z Szachtą, z Gracjanem, z Salimem, Denisem, kurwa, mikrofony w łeb szły, mele, liście, a teraz dziewczyny się godzą, jedna mówi, że... Ja się pogodził, ty próbowałeś nas pogodzić. Bo nie lubię nienawiści, ale gadają, że no dobra, nie jesteś prostytutką, ta, że fajnie, wszystko git. Tutaj Roger powiedział, że fajnie sobie dietę trzyma i dzisiaj nie pamiętam, co jadł. Kuba powiedział, pan Kuba, teraz się dowiedziałem, że jest piłkarzem, więc spoko. Tam mam nadzieję, że dalej tam dobrze się kopi w piłkę. I siedzi Gracjan, który żuje, kurwa, tą gumę od chyba 3 lat, bo zawsze jak go widzę, to widzę, że żuje gumę, kurwa. A ty mi widziałeś ostatni raz, że ja żuję gumę w ogóle? No na ostatnim tym. Jak się razem widzieliśmy między sobą. Prywatnie, na kawie. Byliście na kawie? Tam na kawę nie wyszedł. Jak nie? No nie. Mi Nathan opowiadał tą historię i powiem wam nie mów im, nie mów. To powiedz historię, bo dobra, chuj, o niej nie wiem, więc to powiedz ją. Nie mów im. Krasem sam powie, jak będzie gotowy o tej historii. Dlaczego byś nie wyszedł z nimi na kawę? Przecież byłeś, kurwa, ze mną na kawie. Nie byłem z tobą w sensie, na kawie, ja się przebrałem za dziewczynę, więc z transseksualistą się mówiłeś tym razem, ale więc może nie poznałeś, nie? Dalej wyglądasz jak dziewczyna, w tym, kurwa, śmieszne. Ale to jest prawda, bo akurat Nathan zadzwonił wtedy do mnie na kamerce, mówi, patrz, jaka fajna osoba ze mną przyszła, mówię, zobacz, i pokazał akurat ciebie, więc to był fakt, to jest fakt, że byliście razem. Nie, ale nie dobrze nie żujesz tą gumę, bo ładnie pachnie przynajmniej, jak całujesz. Stamtąd? Nie, jak całowałeś mnie, powtarzam. Z językiem, powtórzę. To nigdy już mnie nie pocałował. Ale to co tak gra, w sensie? Gracjana, odpowiedzi są mocne, serio. Nie wstydź się. Mów śmiało, otwarcie. No, ale to ty teraz się będziesz, ty się będziesz wstydził, ale mów, jak będziesz ale we dwójkę. Jak mów, będziesz Gracjan, otwarcie, ja będzie akurat... Na jednego, właśnie przykro. Dobra, to komu bardziej wierzycie? Komu bardziej wierzycie? Napiszcie na czacie. Mówiłeś, że... Mi, komu bardziej wierzycie? Mi, który twierdzi, że całował Gracjana z językiem. Przepraszam, że Gracjan nie całował z językiem, czy Gracjanowi, który mówi, że takiej sytuacji nie było? No szczerze, komu bardzo Janek, wierzycie? Wstydzi, to się będziesz ty, jeżeli w pojedynku dwóch na jednego dostaniesz w pierdol po raz kolejny. Będzie człowieku, ja się nie mam czego wstydzić. Zadzwoniła do mnie federacja, gdzie siedziałem sobie na Bali, miałem na święta wrócić, że Adi przyjeżdża, bo jest taki jeden klocek do rozjebania, a teraz posłuchaj jednej rzeczy. To była prawda akurat, co Nathan powiedział, że dostał propozycję walki z tobą jeden na jeden i ty nie przyjąłeś, bo się obsrałeś. Bo dostałem telefon z federacji, od kogoś nie będę mówił kogo, i mówi tak, posłuchaj, jest taka propozycja walki, ale czekamy na decyzję Gracjana, bo złożyliśmy chłopakom propozycję jeden na jeden, Nathan się zgodził, a Gracjan tak się zastanawia. I potem dostałem drugi telefon, dobra, robimy to 2 na 1, czyli po prostu
zesrałeś chodzi wcześniej walki jeden. Ty teraz masz gorszy okres. Dobra, okej. Bo jak dosłuchaj, dostałbyś... Powiem ci taką... Nie, ja ci powiem jedną rzecz. Ale o, jaki ty się kurwa rozgadany zrobiłeś? Siedziałeś na piździe grzecznie, to siedź teraz, jak już zacząłem mówić. Posłuchaj, ty wiesz dobrze, że przegrałbyś i z nim w pojedynkę i ze mną. Więc wziąłeś walkę 2-1, bo ty potem będziesz się tłumaczył, no bo wiesz, to ich było dwóch, kurwa. Chuj, że bez treningu jesteśmy, kurwa. Konferencji, niechcący, bo chciałem uderzyć tak, żeby tylko okulary spadły, a zgasł i liczył baranek. Ale ja prawie zabiłem, jakby ochrona mnie odciągnęła od ciebie wtedy. Ty się ciesz, kurwa, że tam była ochrona, Gracjan, bo byś ciężko przejebał. No ale spokojnie, się, że teraz ja ci powiem przejebał. Gracuś, Gracjan. Dla ciebie Gracek, pan Gracek. Kto, pan kurwa? Gracek, pan Gracek. To, nie wiem, Gracek. Gacek? To nie to. Nie wiem, jak mam cię mówić, ale panie Gracjanie, może być? Może być, pozwolę. Powiem tak, często wychodzisz na spacery we Wrocławiu? Mam psa dosyć często, no. O, dobrze, o, wspominam. Dobrze, że wspominasz. Wiem, że robił mi zdarzały się pewne sytuacje niebezpieczne, no. Albo dziwne. No. Ciekawe, gdzie, jak ja wychodzę z psem. Najczęściej psem. No właśnie o tym mówię. I na tym zostawimy to na środę. Gracuś. Okay. Gracjanny. No tak, słuchajcie, lepiej, żebyś sobie przypomniał. No i weź, kurwa, dwie paczki tych gumbowych, wyżujesz, jak ze stresu. Albo chcesz, kurwa, snusa wsać. Zapowiem nasz face to face. Zapowiem nasz face to face. W środę o godzinie 20 będzie face to face. Kraken i Joker na Gracjana Szezińskiego. Będą włączone telefony, także dzwońcie, pytajcie. Zrobimy sobie dłuższy, co? Taki trochę ten face to face. Tak. Wiadomo, że oglądamy. Inaczej, a będą donaty? Jak dzisiaj pokażecie, że chcecie oglądać, no to jakby kim ja, kurwa, jestem, żeby odmówić, tak? Jedna rzecz. Jedynie się boję. Nie, ale słyszysz, Hubert, musisz obiecać też jedną rzecz, bo ja rozumiem, że siedzisz, że słuchawka, że czasem pokażesz. Nie będzie? Wiesz, no ja mam zapalenie zatok, nie? Także no... Ciągasz słuchawkę, jak z nami siedzisz. Tak, to jest raz, ciągasz słuchawkę, a dwa, nieważne, co będzie odpalone, minimum godzina programu nie kończymy. A nie kurwa, że z Załęckim po 20 minutach. A nie, że z Załęckim po 20 minutach program kończymy, bo on nie może wytrzymać. On nie wytrzyma. Słuchajcie. A gwarantuję ci, że ten to będzie za. Denis to zapierdalał tam, a ten to będzie fruwał, kurwa. Ja wytrzymuję z wami, jestem sam, a wy jak się zachowujecie i nic tam nie macie. I na tym postawimy na razie kropkę. Tak, rozumiem, ale tak. W środę na pewno sobie zrobimy długi face to face, to wam obiecać. A co z czwartkiem? Co z tym kurwą? Na razie, stary, skupmy się na tym, potem środa, a czwartek pewnie będziemy dogadywać. Chcecie krwi, to dajcie mi tą kurwę kwiecińską. Aha. Mam nadzieję, że to słyszę. Jak chcecie krwi, z tą kurwą też będzie drugą Gracjanem krew, ale ja chcę dużo krwi. Kurwa, skoro tu wróciłem na chwilę, to chcę, żeby się lała krew. Lała! Kuba, ogólnie powiem wam jedną rzecz. Poczekaj chwilę, Adrian, czekaj chwilę. Kuba, a co ty o tym wszystkim sądzisz? Bo to w sumie jest twój raz pierwszy taki panel tutaj z chłopakami. Jak ty byś się na to wszystko... No to nie za bardzo mój poziom jest po prostu. No. Ale co, nie rozumiem, co chłopaki do siebie mówią. No. Oni na innych falach nadają i w tym funkcjonują już bardzo długo. Akceptuję to, bo tu jestem, ale no, nie podoba mi się to za bardzo. No. Podzielasz ale... opinię swojego rywala, Roger? Nam też się, kurwa, nie podoba, co odpierdalałeś, także nie wiem, no kurwa, tam popraw grzywkę i przestań, kurwa, się wywyższać, no. Nie, no jak najbardziej, no okej, to co wam się nie podoba kultura, w naszych wypowiedziach? Wszystko. Czyli? Że na przykład Gracjan jest cfelem, a mówi o zasadach? Daj mi na chwilę, bo ja bardzo, bardzo chcę się dowiedzieć, po raz kolejny. Jakubie, panie... Nie mój poziom, ja się tak nie odzywam do ludzi, no. Mam prawo, ty też masz prawo się tak odzywać i ja tego nie akceptuję i tyle, no proste. Czyli co ci nie podoba w moich wypowiedziach? Jak się nie odzywasz do ludzi? No tak jak ty się odzywasz do wszystkich. Ale wiesz, jest jeszcze taka różnica, bo jedni... Ja wiem, że to jest twój performance i super ci to wychodzi i ludzie ci klaszczą na Twitterze, ale no ale mi się to nie musi podobać. To robię coś złego według ciebie, tak? No według mnie tak. Okej, okay, ale... Według wszystkich. Hej, w ogóle czaj... Czekaj, bo to jest bardzo interesujące. Czy chcesz poprowadzić dalej z mną tą dyskusję? Czy chcesz ją zakończyć? No, zależy, na jakim poziomie będziemy rozmawiać. To jest ważne, na twoim czy na moim? To jest ważne pytanie, bo właśnie wkracasz do tej rozgrywki i pytanie, czy chcesz dalej dyskutować? Ja mogę z każdym dyskutować, bo w swoim życiu już miałem bardzo dużo dyskusji na tym poziomie, na którym ty jesteś również. I jestem na takie rzeczy zawsze uodporniony już teraz mocno. Ej, to obraź mnie w jakiś sposób, bo bardzo... Ale ja nie muszę cię obrażać. Potrzebuję... Słuchaj, ale ja nie mam potrzeby cię obrażać. Ja potrzebuję, żebyś nie obraził, bo... Nie mam potrzeby cię obrazić, właśnie o to chodzi, no. Że ja mogę z tobą rozmawiać normalnie, na normalnym poziomie, no.
Proszę, obraź mnie raz tylko. Powiedz, że jestem kurwą czy coś. Weź go z wyzywania. Raz, jeden. Nie, bo ja... nie wyciągniesz ode mnie tak. Normalnie. Nie wyciągniesz. Raz. Kuba, sztywno i charakternie tak. Weź mu do pierdol. Raz to zrób, bo ja potrzebuję tego, aby się napędzić. Napędzić cię muszę, proszę. Ale ty jesteś cały czas napędzony. To niech cię napędzi Gracjan. Gracjan, a ty nie obawiałeś się, biorąc ten pojedynek całej właśnie tej otoczki, że to znowu będzie drugi raz to samo, co było ostatnio? Nie, kompletnie nie. Jakby nie budzi to już będzie emocji, jakby no, nie wiem, wcześniej już to jakby gdzieś tam przeżyłem, więc kompletnie to jakby słowa takiego kogoś jak Nathan, czy takiego kogoś jak Adrian Ciot, to się ode mnie odbija. Oni są we dwójkę. Mi ogólnie byłoby wstyd wyjść we dwóch do jednego przeciwnika, nie? Ale wiadomo, że... Ej, dobra, Gracjan, ale mają... weź mów głośnie, bo przysięgam. Wiadomo, że pojedynczy nie macie szansy. No offense, nic kurwa nie słyszę i nie rozumiem. Nazwał cię Adrianem Ciotem. Adrianem Ciotem? No tak. I zajebiście. Mocne, ja bym mu to nie wybaczył i wyjaśnił to w oktagonie. Ja uważam, że... Jeżeli dostaniesz po raz kolejny, to masz... Ja uważam, Gracjan, że powinniśmy charakternie pójść za winkiel, kurwa, napierdalać się jak faceci, a nie siedzieć jak pizdy i rozmawiać. Moim zdaniem masz rację. Ej, ale w ogóle czajcie? Siedzę tutaj już, nie wiem, z pół godziny, a dopiero teraz zauważyłem, że tu Wojtek siedzi. Nawet nie przywitałem, siemanko. Kurwa. Ale Wojtek jest super i go zostaw. No, i tyle. Ej. Nie budzi to we mnie emocji już taką. Jeszcze raz? Nie budzi to już we mnie emocji. Dlaczego to w tobie nie budzi emocji? No bo to jest Nathan, tak naprawdę. To jest bo taka zwykła kreatura. Palił konia przed konferencją, że nic go nie ruszy. Ty nie palisz konia. Zrobiłem ogólnie to, co... Nawet nie chciał zdjęcia, nie chcę zobaczyć, żeby nie było, że obrazem czymś rodzina. Wiadomo, że rodzina, że święta, ale zdradzę ci tajemnicę, ty i twój ojciec tak samo walicie konia. Ty i twój ojciec też. No tak. No tak, no właśnie, więc o co chodzi? Nawet inaczej ci powiem, nawet robimy se narciarza, że se wzajemnie walimy. No ty z nim na pewno, ty z nim na pewno. Tylko, ale tylko wydaje mi się, że ty jesteś bardziej stroną uległą w tym związku niż Adrian. Akurat to Adrian, znaczy, Adrian przynajmniej ja, udaje. Słyszysz, Nathan? Ja uważam, że teraz Gracjan okazuje... to jest zazdrość, widzisz? Trochę on jest zazdrosny, że ja tutaj siedzę obok ciebie, a nie on, bo ja pamiętam, ty wtedy dzwoniłeś do mnie, mówisz, ja pierdolę, ty... On wcale nie jest taki zły, wiesz, tak... Fajnie to wyglądało, ja byłem dumny z ciebie, że sobie na tanka, ale Gracjan, problem jest taki, że Gracjan zawsze się zarzekał, tylko proszę Nathan, nie mów tego nikomu, nie mów, nie pokazuj tego, nie pokazuj, tylko popełnij ten sam błąd. Ty też wtedy tej dziewczynie mówiłeś, czy tam koledze, tylko weź nie wysyłaj tego filmiku nigdzie. I tutaj tak samo była, taka sama sytuacja. Nathan, tylko weź nie mów, że się spotkaliśmy, że rozmawialiśmy, wiesz. Ale wypięknie. To jest zazdrość, zobacz, jaka cudowna zazdrość. Przemawia przez ciebie, co zazdrosny jesteś. O, Gracjan, jaki zazdrosny. Rób sobie z nim, co chcesz. Rób sobie z nim, co chcesz. Boli. Oj, ciebie będzie po... Ugryzło. Przyjaźń. Wusteczka go pocałuj, dawaj. Ugryzło, ugryzło. No pocałujcie się, dawaj, pocałuj. Dużo będziecie mieli sobie do powiedzenia jeszcze za dwa dni. Lexi, ostatnie słowa do Lizzy przed pojedynkiem. Trochę mam wyrzuty sumienia, że z tym zdjęciem faktycznie ona tam miała... W sensie na tym zdjęciu, które ja mam, nie widać tych majtek, więc jakby to tak wyglądało. Ale szczerze cię przepraszam, że tak powiedziałam i... mam nadzieję, że uda ci się zejść z tej platformy w przyszłym roku, tak jak sobie mówisz, że chcesz. I życzę ci powodzenia w sobotę. Ja tobie też życzę powodzenia. No i szacun. Kocham friki. Kortowy szacun. Dobrze, słuchajcie. Dobra, nie. Chciałbym dobra, ja muszę to powiedzieć. Wszystkim Kuba, co dzisiaj jadłeś na śniadanie? Wszystkim panom face to face. Roger i Kuba, zapraszam na środek. Zróbmy wam face to face. Chodźcie, panowie. Roger i Kuba. Robert, ja chcę jeszcze jedną rzecz. Poczekaj chwilę, zaraz jeszcze do was wrócimy. Nie, ale ja chcę, to nie do niego, ja też nie chcę coś powiedzieć. Hubert, uważaj, żebyś nie wyłapał. Kupiłeś? Jeszcze trochę zostało. Jak będziesz ważył 85, to nie wychodzimy. Będę. Nie martw się, ale będzie bolało. Zobaczymy kogo. Nie mnie. Mega. Ja szalonym reporterem nie jestem. Mega. Dobrze, panowie, boxing position. Słuchajcie, Jakub Brzezińczak kontra Roger Sala już za 5 dni. Atlas Arena Łódź, kupujcie pay-per-view fame.tv. Wam, panowie, dziękuję. Zapraszam teraz dziewczynę. Ło. Lizzy i Lexi. Zapraszam dziewczyny na środek. O, tutaj widzę, dupka jest poprawiana, żeby spod sukienki nie wyskoczyła, no. Zło na mnie? No było to nieprzyjemne. A dobrze, chociażby będę miała jakiekolwiek emocje wobec ciebie. To dobrze. Czyli pojawiły się te emocje.
pomiędzy wami dziewczyny. No widzę w Lizy twarzy, że wygląda na jakby chciała mnie uderzyć. Nie no, ja tego nie zrobię. Teraz. Dobrze, dziewczyny, boxing position. Słuchajcie, Lizzy kontra Lexi. Już za 5 dni. Jest pomiędzy wami napięcie. Szkoda, że dopiero tak późno, ale może i dobrze, słuchajcie, bo te emocje będą miały ujście w klatce Fame MMA. Dziewczyny, dziękuję. Chyba, że chcecie jeszcze sobie postać troszkę. Dziękuję. No i co? No i zapraszam Kraken, Joker i Gracjan Szadziński na środek. Panowie, tylko przypominam, po raz enty, za 5 dni macie walkę. Gracjan. Przez to za taki chuja czuję niesmak. Szczególnie do ciebie, dobra? O! 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 Pamiętasz, jak ubiegłeś sobie liścia? Pamiętasz? Dostałeś. Ale obiecałeś i dałeś liścia. Czekajcie, Adrian, chodź tu z przodu. Schował się za mną. A pamiętasz, jak ci mówiłem, że po ciebie przyjdę? Pamiętasz, jak ci mówiłem, że po ciebie przyjdę? No jestem. Jakbym mógł też prosić lekko ochronę, odsunięć się. No tak. Jestem i chuj. Lekko, żeby tutaj Gracjana... Będzie jeszcze więcej w klatce. Ludzi? Tak. Przecież tylko trójka będzie w klatce, czwórka. Przed klatką, wiesz dobrze, o co chodzi. No nie, wytłumacz. No tak. No wytłumacz. Ja nie jestem od tłumaczenia. A ty nie jesteś od pytań. Że co? Ja nie jestem od tłumaczenia, a ty nie jesteś od pytań. Dziękuję, Hubert. Program? Nie, źle zrozumiałem. Że... Ja już ci mówię, o co chodzi, Adrian. Że on użyje siły pięści, a nie słów. Za 5 dni walka będzie nas bił. O to mu chodziło. W takim języku, żebyście zrozumieli. Nie, chodziło mi o to, że mówiłeś, że po ciebie przyjdę, bo tutaj nie trzeba się, pamiętasz? Mówię, no, tak. No, ale jeszcze raz. Nie wierzę w to. Kiedyś mówiłem ci, że dostaniesz liścia ode mnie, prawda? No. Dostałeś. No. Później mówiłem ci, że przyjdę po ciebie w odpowiednim czasie. I to jest teraz ten odpowiedni, czy będzie... Tak. Ale to dzisiaj? To jest ten odpowiedni. No wierzę. Dzisiaj? No, niekoniecznie. To okay. Kiedy dokładnie? Zobaczysz. No powiedz kiedy. No zobaczysz. Czyli nie jesteś pewny teraz walki, skoro zobaczę. Jestem pewien. No to, czyli kiedy? No zobaczysz kiedy. No ale to kiedy jest walka? No, ale jak, kurwa, ale ciekawo ci, bo to zleciałam niedawno. No. Jeszcze nie ma... Adrian, chodź tu! Okay. Po co pytasz, kogo wiesz? Co? Po co pytasz, kogo wiesz, nie rozumiem. Ty, ja mam już w rekordzie Denisa, kurwa, teraz będę miał Gracjana. No ale było was dwójka, czego to jest wstyd w ogóle, wstyd. Trzymajcie Adriana, bo on zaraz wybuchnie, on nie wytrzyma. Ej, bo Adrian mu, kurde, go spokojnie, leci w niego. On tylko udaje go żadnego, spokojnie. Jest i Adrian. On na czutce stoi. Ja zawsze czujniutki, bo tacy właśnie co mówię, że mają charakter i zasady, to zazwyczaj ich nie mają. Dobra, panowie, boxing position, w środę face to face. Środa, godzina 20:00, oglądajcie. Nathan razem z Adrianem ciosem na jednego... Kurwa, Nathan jest przy tym Gracjanie olbrzymi, tak szczerze. Jana Szadzińskiego w formule MMA. Oglądajcie to już za 5 dni, kupujcie pay-per-view.fame.tv. I to był, słuchajcie, drugi panel konferencji przed Fame 23. Dziękuję wam bardzo i zaraz wracamy z trzecim... Ja tak szczerze myślę, że oni wygrają tę walkę. ...panelem, gdzie będzie Amadeusz Ferrari i Alan Kwiciński. Jak pachnie... Walka sportowa, ale w rzymskiej klatce. Tak, coś pięknego. I ja bym chciał zacząć od tezeku. Słuchaj, jak forma po weekendzie być? Słuchałam u mnie forma? Dobrze. Przed narodowym testem poleciałem lekko i dało się. Może to jest właśnie klucz do zwycięstwa. Miało być delikatnie, ale no, urodziny bez tego no, ja nie potrafię niestety, nie? I trochę poleciałem za mocno. Bo chciałbym tu zacytować twojego przyjaciela bądź kolegę Frania. No dobrze, po czwarta rano ja już byłem po... Dobra, ale nie, kłębę, ale to jest coś innego. Ale to była szósta rano. Nie. To była szósta, tak? To była szósta rano i piłeś podobno, dawaj, że zezgonowałeś pod stołem. No, u Frania wylądowałem. Obudziłem się u niego na chacie, mówię, o chacie jestem, co się stało? I gdzie się, jak się tu teleportowałem ogólnie? Może Machu niech to skomentuje jako właśnie taki stricte sportowiec. Jak ty cenisz tutaj tak zachowanie tego kolegi po prawo? Tak to jest freak MMA, nie? Tak. Tak, to nie jesteśmy, wiesz, to nie jest tak KSW, jest. To są freaki jednak. Mhm. Czyli tu można przywalić melanż. No dobra, ale to jak to jest, że ty... Aha. Było pewne wideo ze streama IRL, w którym no było widać, że jesteś w stanie nietrzeźwości. AJ już widać. Delikatnie. AJ się już uśmiecha. Ale nie wiem, czy on widział, czy nie widział. Bo... Widziałeś szota, czy... Obrazów jeszcze nie widziałem. Nie widziałeś, ale słyszałem opowieść, no to dawaj, całą. Ulfik, jedziesz. No generalnie w tej opowieści
Tazy powiedział, że możesz mu zrobić laskę. Trzeba, to jest też taktyka, nie? Takowa. No, no. To też taktika, nie? Tak. Pijanego nie wie. Pijanego mistrza, że tak. Nic mu nie zrobi, idę po antybiotyk, bo to laskę. Dokładnie tak powiedział Tazy o 6 rano. Kilku głębszych, no. I miał 10% zwycięstwa, teraz ma 20%, ale 20%. Nie, no daję. Tam już, wiesz, już tam już było pod 30. No, teraz zarosło? Idziemy dalej, już musimy, wiesz, iść dalej z tym ciosem. Za ciosem idziemy, no dobra, możemy iść za ciosem. No ale dobra, no ale to jak to jest w końcu? No jakie ty masz podejście do tej walki, skoro to, powiedziałeś, że zapowiedź walk, że to nie jest dla ciebie wyzwanie, okej, okay, ale no jakby nie patrzeć, to jest jedna z twoich cięższych walk, którą masz. No tak, a no, wiesz, to mnie nie wyklucza. Przed walką walisz melanż, że o 6 rano leży zgonowany pod stołem. Cięższa będzie walka, czy niedzielny poranek był cięższy? No właśnie mi się wydaje, że już nic gorszego mnie nie przydarzy niż trening na kasus. Nie? Nic gorszego już mi się nie wydarzy. Więc hartuję się przed walką, nie? Ale przed narodowym też poleciałem lekko i no jakoś udało mi się wygrać, więc teraz mam nadzieję, że będzie tak samo. Norman, ja mam pytanie do ciebie. Ostatnio, jak mieliśmy Cage, gdzie był twój rywal, Mach, to padły tam takie stwierdzenia, że ty wybrałeś wszystko. Wagę, formułę. Trochę to wygląda tak, jak gdybyś pierwszy raz się kogoś obawiał. No, dawaj. What you say, I'm afraid? Czego ja się niby boję? Jego. Nie, że pierwszy raz się obawia. Że nie, yeah? że... Oh, nie, boisz mnie, Norman? No, nie boję się. What, me and you? Yeah, me. Next? No. Chcesz być następny? Maybe. If you get past him and I beat Muradov, then me and you, yeah. Może Muradov, a potem ty. I take the belt back. A może 2-1, tak? Tylko z tym, to może ja z Muradovem na ciebie. Yeah. Nie, no, żartuję sobie. Bijcie się. Za tydzień zobaczymy, co będę mówić, nie? Że będę chcę w ogóle walczyć. No bo nie będę walczyć dalej. Dlaczego? Nie, no ty zostajesz. Zobaczymy, nie? Ja zawsze zostaję tutaj. No właśnie. Ja jestem tutaj. No. Pokazać sportownie walki. Mhm. Inny poziom, nie? Zaprosiłeś Floyda na galę, czy nie? Tak, dogadamy, pisałem, nie mam problemy. Tak? No trzeba przyjedę, nie? Dobra, teraz bym chciał, żebyś powiedział to samo do swojego rywala o tym wyborze, bo to on wybrał, tak, boks, to on też wybrał taką wagę. Mnie tak gadali, no, że on wybrał. A on mówił, że nie, także nie wiem. Yeah, when we first contacted each other, when you signed with the Fame, what did you text me saying? Yeah, let's fight anyway. Let's fight box, kickboxing, I'll fight you anyway. Let's just make the money. Co mi napisałeś, kiedy pierwszy raz byliśmy w kontakcie i wysłałeś mi film? Powiedziałeś, dobra, walczmy mimo wszystko, kickboxing, cokolwiek chcesz, zawalczymy. A teraz walczymy. To była nasza pierwsza interakcja na Instagramie. I want to fight MMA, but don't put it on my fight record. Don't put it on my fight record. Just fight MMA, but just keep exhibition. Ale teraz co walczymy? MMA? Duże klatki? Robimy wagę, dobrze. Mała klatka, boks, a i też nie będę starczyć na mnie, nie? Filip Bonkowski did this here. Remember I showed you the messages? Philip, yes, yes. Teraz ja mówię, że ja sam to nie widział, teraz wiem. Ale nie ma problemu, też to nie pomoże, nie? A to jest boks z łokciami w ogóle, tak? Tak, boks łokcie. A bekwisty też mają? Chyba nie. Tak. Bekwistów nie macie, co ma? Nie. To nie wiem, to musimy zapytać. Ale ty byś się na wszystko zgodził, tak? Tak. Ja jestem tutaj pokazać walki, nie? Sportownie walki, także nie mam problemy. Ja pokonam teraz, a potem dalej, co będę, jestem tutaj. No tutaj jest, słuchaj, siedzi obok siebie król freak fightów. Nie, ja chcę z dowodowej walki. Nie chcę wizywać, jak Norman tutaj wyzywa, nie? Ja respektuję, dobrze, że to robi, ale myśmy tutaj robić sportownie walki. A jestem tutaj, nie mam problemu. Kto chce walczyć, jestem tutaj. Mhm. Za tydzień zawalczym, za 6 dni, pokażę walkę, wygraję, a potem jedziemy dalej. Też jak chcę, boksu, w MMA, w wrestling, co chcę, będziemy tu robić. This is freak fight. Ale tu chodzi o freak fight. Tak jest, ale jestem sportowy. I think it's a more interesting fight, me and you fighting. Ale you're the knockout guy, and I'm the more grappler style fighter. Ale ja respektuję każdego. It's going to be a dog fight, you know? It's going to be a dog fight. Ja respektuję każdego, dobrze, że oni to robią, ale my jesteśmy inny level, wiesz? Tutaj jest nieco innego. Ale ja już wiem, że z kim chcesz walczyć dalej, nie z normalnymi fighterami. To już wiem. Who's your next target? Who's my next target?
Tak chcesz już tutaj walczyć, nie jestem... Oh yeah, I can fight him after, of course, no problem. That's my last fight. Walczyć później, to nie będzie moja ostatnia. Ale później, to zobaczymy, co będzie. Yeah. Za 6 dni. Uważasz, że trochę mu brakuje ambicji w tym momencie, czy nie? I think on the rest... Nie wiem, ale... Wiesz, myślę, tylko że nie będę... chcesz powiedzieć. Brakuje mu ambicji, czy nie? Ja myślę, że tak. Tak? Tak. He's... Why are you here? Why are you here? Ambicji brakuje normalnie. Ja dużo nie gadam, ja... Why are you here? Zobaczymy 7, nie? Why are you here? Ja jestem tutaj, my pracujemy tutaj, nie? To jest nasze prace, robić. Ale nie wyzywam tu freak fightery. Ja też mogłbym wyzywać tam chłopaki, ale to nie robię. Ja mówiłem, że ja chcę walczyć tutaj, a pokazać inny poziom sportowni. Nie chcę freak fighter. Ja też mam to nie, easy money. You gotta get past me first. Yeah, we'll see. Najpierw będziesz musiał mnie pokazać. Easy money, I guarantee you that. Ale to już mam. Ja mam już w planie, a w głowie, że ją pokonałem. No, won't be. You know it's not easy money. Nah, no chance. This is 50-50 fight. A ja nie mówię, że on lekki. Nie, ja mówię, że on... 50-50. 100%. To on myśli. 50-50 fight, I believe. 50-50, ja tak uważam. On mówi, że zawsze, że nie chce sportownie walki, że freak fight chce, wiesz? Że nie wyzywa niejakiego mistrza, a tak, wiesz? Ty się może boi, wiesz, ze mną się ciebie pewnie to boi. Tak jest, to tak jest, nie? Tak jest. Łatwiejsze walki. Tak jest. Ale jakie tam macie. Panowie, chciałbym wam zrobić pierwszy face-to-face, bo wy jeszcze nie mieliście, tak? Zapraszam, Mach na środek. Problem. Pierwszy twój w historii face-to-face na fame. Chodź, Norman. Machu się rozebrał, także możemy się spodziewać jakiejś akcji. Tak, mega, mega grubo będzie, mega grubo. Ale zrobiliście face to face'a, kurwa. Słuchajcie, takie walki z tak wysokim poziomem sportowym w naszej organizacji jeszcze nie było. Dwóch byłych zawodników UFC, Mahmud Muradov i Norman Park, zmierzą się w klatce rzymskiej w formule małe rękawice boks z łokciami. Panowie, boxing position do publiczności. Słuchajcie, wielkie brawa, ponieważ uwierzcie mi, to starcie naprawdę będzie miało wielki potencjał w klatce. I przypominam, kupujcie pay-per-view famemma.tv, a także bilety na galę, która już za 5 dni. Amadi, przejdźmy teraz do ciebie. Przejdźmy do main eventu. Czyli do naszego main eventu. Panowie, bardzo, ale to bardzo mocne ostatnio face to face. I pytanie mam, Amadeusz, do ciebie. Czy Alan jest to osoba, która po tym face to face weszła ci do głowy? W ogóle mi nie wszedł do głowy. Tak naprawdę to jedyne, o czym myślę, to żeby go skrzywdzić i tyle. A ty jakie odczucia po face to face? Na szczęście go już nie trzeba krzywdzić, bo już los go skrzywdził, tak więc ja już też się nie mogę doczekać soboty. Jestem już tylko sfokusowany na sobotę, tak więc ja już się nie mogę doczekać. A ty, Alan, nie obawiasz się tej walki? Że ty możesz, czego się obawiać? Powiedz, czego się obawiać? No słuchaj, no bo czysto powiedz teoretycznie... Nie ma ani jednego argumentu, który by przeważał na jego korzyść. Nie ma, naprawdę. No w przypadku porażki. Czemu nie dam linka do biletów i pay-per-view? Bo ja się boję, że gdybym na moim live dał link do biletów i do pay-per-view, to pay-per-view to za wcześnie jeszcze, ale gdybym dał link do biletów, to uważam, że od tak by się wyprzedały, bo jakby od tak. Więc ja specjalnie linku nie dałem po to, żeby ludzie tutaj, którzy faktycznie bardzo chcą pojechać na tą zajebistą galę, mieli czas, żeby wejść na stronę i samemu kupić. Także ja polecam e-bilet, kupujcie, musicie tam być. Ja właśnie tak, mogłoby strony wyjebać i ja nie chcę przeciążyć serwerów, więc sami musicie wejść. e-bilet.pl, kupujcie bilety. O, no sorry, to może tam gdzieś tam kurwa na pole go wystawić, no to trochę energii by zrobił, na pewno. Bo kumasz, co chodzi, bo ty masz trochę łatkę zawodowca, tak w cudzysłowie można powiedzieć. Jestem we freakach, to już... No tak, ale wiesz, no ale gdzieś się... No mam, no mam, no. I dobra, też przy... Tylko też, trenujesz, tak, tam, walczysz tam ze powiedział... swoim, czysto teoretycznie, chyba największym wrogiem na dzień dzisiejszy. Słuchaj, gdzieś tam ktoś tam powiedział, po części też to ma rację, że jakoś z mocniejszymi od siebie, jak to się mówi na kartach, wygrywam, a z frikami przegrywam. Nie wiem, jak to się dzieje, naprawdę nie wiem, jak to się dzieje, samemu mi to ciężko jest wytłumaczyć, ale coś w tym jest. Ale wiem, że tutaj w sobotę, jak to się mówi, wiem o tym, że gwiazdy będą mi sprzyjać i jedyne, gdzie widzę jego szansę, to jak będzie miał po prostu szczęście, farta musi być, ale to musi być ogromnego farta. Chciałbyś, Amadi, się odnieść? Ja go, stary, zabiję. Ja go, kurwa, nienawidzę, ja go zabiję. Zobaczysz zresztą sam. To jest oficjalny koniec Alana Kwiecińskiego. Zresztą nie tylko we freak fightach, ale...
Tak? Dowiesz się już niedługo. Tak? Obiecujesz? Obiecuję. Dobrze. To uchylnie wiem. A serio, serio, wszystkie walki muszą polegać na tym, żeby próbować kogoś kończyć, kancelować i tak dalej. Mi się wydaje, że tego aż jest za dużo, bo tych ludzie się serio kurwa nie lubią spoko. Jak wyciągają na siebie jakieś tam rzeczy w miarę kurwa... W miarę to spoko. Ale ja nie kłam jednej rzeczy. Jak to jest, że ci freakfighterzy wiedzą coś o kimś, ale milczą. Ale nagle jak dochodzi do ich pojedynku, to wyciągają kurwa brudy z szafki. To wy tak naprawdę wyciągacie te brudy, bo chcecie walczyć o jakąś sprawiedliwość i faktycznie gardzicie kimś tak strasznie. Czy po prostu chcecie usilnie promować galę w ten sposób, bo nie macie innego pomysłu. Bo jakby to jest coś, czego nie rozumiem. Więcej o co chodzi, że nie tylko we freakfight. Bo to jest wasze ostatnie spotkanie już ogólnie. Już nie będziecie mieli ani programu. Jeszcze na ważeniu się będziemy. Ale żeby sobie już tak dłużej porozmawiać. To jest ostatni moment, kiedy możecie sobie wszystko wyrzygać. To, co do tak siebie powiem. Mieliście przez tyle lat, możecie sobie to tak naprawdę wykrzyczeć, powiedzieć, jak wolicie. Kurwa, my żeśmy to już zrobili ten. My żeśmy to zrobili już chyba w czwartek, prawda? Więc kurwa, tam było naprawdę potężnie. Teraz to już mówię, jestem chyba bardzo skupiony, mocno na sobocie. Ja się cieszę. Cieszę się, że w końcu gdzieś tam znalazł ty kurwa. Ja mam tylko nadzieję, że nie dolega ci chyba kontuzja, co? Żadna. Ja mam nadzieję, Alanie, że to ty wyjdziesz do walki. Ja oczywiście, że wyjdę. Obiecujesz tutaj wszystkim tym, w ogóle dobry wieczór wszystkim na publiczności. Obiecujesz tutaj wszystkim tym zgromadzonym i przed telewizorami, że nie będziesz się tłumaczył, że masz kontuzję? Absolutnie nie. No dobrze, to poczekaj, mam dla ciebie prezent. Ja też mam dla ciebie prezent. Jako że największa pizda w Polsce, to tak, żebyś się nie obsrał, pielucho majty, żebyś się nie obsrał, no i cała torba oczywiście pod pasek, jakbyś dostał okresu, nie? Ja też mam dla ciebie prezent. Dla ciebie? Nie, tak, nie daję, mu tam, proszę bardzo. Żebyś ale mam dla ciebie to już było. Bilet do piekła już za życia, wiesz? No to dobrze, proszę bardzo. No ale tutaj. Dzięki. Boże. Doceniam. Mam nadzieję, że mój ci się spodoba bardziej. Chcesz teraz go zaprezentować? Nie. Coś szykujesz, bo ja widzę w tobie duży spokój, totalnie inne nastawienie niż jak się widzieliśmy w czwartek. Szykujesz coś na Alana Kwiecińskiego? Mam do was pytanie. Chcecie kurwa rzezi, chcecie chleba, chcecie igrzysk? To zróbmy może, to jeżeli chcecie rzeźmi, to zróbmy. Chcecie, żeby kurwa już płakał przed walką? No dołóżmy łokcie do tego. I żałował każdego dnia swojego jebanego życia i każdego słowa w swoim życiu? No okej. Okay. To dostajesz do mnie właśnie bilet do piekła. Demony przeszłości pukają. Proszę bardzo. Ale nie. Pozwolę ci kilka dni żyć nadzieją. Ty będziesz wiedział, o co chodzi. Kilka dni żyć nadzieją, nie? Tylko nadzieja umiera ostatnia. Moi poprzedni rywale nie nauczyli się tego, że z niektórymi ludźmi się nie zadziera. Znaczy nauczyli się tego, ale ty się tego nie nauczyłeś. Przestań, ty się tego nie nauczyłeś. Ty mnie na pewno tego nie nauczysz. Karma is coming. Bardzo szybko. Dobrze, ja już się nie mogę doczekać. Lubisz palić ziółko? No. Okej. Ale ja wiem, za co grzałem, więc to, że grzałem, to wiem, za co grzałem. No. I publikacja, myślę, że idealnie będzie w piątek na ważeniu. Dobrze. Wydaje mi tik, tak, tik, tak. I zobacz, następne dni będziesz żył tylko nadzieją. Jedyna szansa, kurwa, nie mam sobie nic do zrozumienia, nic. Jedyna szansa jest, żeby twój menadżer skontaktował się z moim. Dalan, myślisz, że wiesz, o co chodzi Amadeuszowi? No, mogę się domyślać, ale ja wiem o tym, że miał też jakiegoś gościa przyprowadzić, wszystko wiem, moi drodzy, tak więc... Poczekaj. Sam bym chciał się skonfrontować z tym gościem, który rzekomo miał go przyprowadzić, ale powiedzieliśmy sobie... Tak, ale to prawda, po Alanie akurat słychać, że lubi ziółko. No to po Alanie słychać, że dużo ziółka w życiu wypalił, ale to jest to, co ja zawsze powtarzam. Alan jest może taką trochę głupkowatą postacią we frikach, ale on jest zabawny w tym. Alan jest właśnie tym przykładem frika, który jest po prostu śmieszny, kurwa. Jest śmieszny.
tutaj na tym przed na odprawie, że nie poruszamy tych tematów, tak więc nie będziemy sobie poruszać tych tematów, ale domyślam się, o co chodzi, a ja się absolutnie kurwa go nie boję, bo to jest zwykły kurwa kapsel. Cieszę się, że chociaż dzisiaj się jakoś normalnie ubrał do sytuacji. Tak więc naprawdę nie masz kurwa argumentów, żeby mnie kurwa wystraszyć, co możesz kurwa tik-tak, to możesz kurwa tik-taki sobie zjeść, nie? Ty już jesteś skończony, tylko jeszcze tym nie wiesz. I to w klatce, i to poza nią. Całe twoje życie, które wyglądało w ten sposób do tej pory. Nie wiem, mnie to przeraża, serio, mnie to przeraża. Jakby tego już jest za dużo, autentycznie. Jakby nie może być tak, że za każdym razem jak walczysz, to mówisz, że komuś życie prywatne rozpierdolisz, bo brudy na niego wyciągniesz, bo coś tam. I dziwnym trafem zawsze się to przy walkach dzieje. Nie wiem, mnie to męczy. Wy też tak kurwa macie, czy nie? Bo kiedyś to jakoś może budowało emocje, w zasadzie, o kurde, to się wydarzyło. A teraz to jest tak bardzo, kurwa, powtarzalne i tak bardzo do granic możliwości często niesmaczne, że już tak... Kurwa. Tak, no kurwa. Pory już nigdy takie nie będzie. No, ale tak wszystkie, kurwa, ja za każdym razem ludziom obiecuję. Nigdy bym, kurwa, nie był taką świnią. Ale kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Dobrze. Ale napięcie. Czyli powoli chcesz wejść Alenowi coraz bardziej, tak, do głowy, bo... On mi nie wejdzie, kurde. On mi nie wejdzie, naprawdę. On mi nie wejdzie, bo on nie ma, kurwa, argumentów, żeby, kurwa, mi wejść do głowy. Uważam, że Alan jest beznadziejny, ośmieszony zostanie w klatce i zobaczycie sami wszyscy, którzy myśleli, że on jest faworytem, że ktokolwiek się kogokolwiek boi, mówię tutaj o mnie, poczekajcie, aż zamkną się drzwi klatki i zobaczycie sami, kto przed kim będzie spierdalał. Ty sam w to o nie ile wierzy. W ogóle ty do sam walki w to nie dojdzie ty sam w to nie z jego strony. Ty sam w to nie wierzysz. Ale umiesz dobrze grać, ale to ci przyznam, to każdy chyba tu przy zgromadzonych i przed telewizorami stwierdzi, tak, że umiesz dobrze grać. Tik. Ostatnio to mówił Amadeusz, że ty, Alan, jesteś według niego patologią. Wczoraj oglądałem podcast na fejmie z WW Niemistede i znowu, gdzie ty powiedziałeś, że to ty nie robisz takiej patologii, jaką on robi. Tak uważasz? Mógłbyś to bardziej rozwinąć? A wcześniejsze jego wypowiedzi i tak dalej, że pozabija, no to... Ale w klatce, to jest metafora. Tak, no nie, bo mówiłeś, że poza klatką też. A kto powiedział, że mi kurwa kosę wsadzi na ten, na media, nie na tym, na trailerze? Co? Ty już wiesz, Alan, ty już wiesz. Tak, no kto powiedział? To kto tu patologię robi bardziej? Ja czy ty? Ja tylko reaguję na... Ja już akcja, reakcja. Nie wiem o tej... To ty gadaj, że ja ludzi z kosą kurwa ganiałem wcześniej przy tej aferze. Ale ty, to nie chodzi o to, chodzi mi o trailer. Ja ci powiedziałem, że cofnąłem te słowa, tak? Więc cofnąłem po prostu. A jeżeli chodzi o trailer, cośmy nagrywali. Co? To już się nie pamiętasz, jak się wyrywałeś? Jak się wyrywałeś, kurwa, przez ochroniarzy? Że kurwa mi, że nie wyjdziesz do walki, że mi kosę sadzisz? Za to, co powiedziałem? Mam cię w dupie, Alan. No. Twój czas może końca. To masz pojemną dupę, ci powiem. Nie no, przestań, takiego karalucha to i nawet własnych wczesnych. Ale na przyjemność trzeba, na przyjemność trzeba zasłużyć. Na przyjemność, wątpię, żeby to kurwa przyjemność. Skąd taki duży spokój? On lubi chyba w dupę. Amadi. No takie kurwa bywa życie, że zawsze ten, kto bardzo, ale to bardzo chce mnie zniszczyć, to pod sam koniec jestem jego karmą, gdzieś tam czuję to. Brzemię na sumieniu, ale chciałeś, to masz. Zobaczysz sam. Ty już wiesz. Najmocniejsze jest to, że... Ja na szczęście to grzywa nie mam sobie nic zarzucenia. Najmocniejsze jest to, że wiesz, że to... Nie, kurwa, jak widzę, serio, dojebane to jest. Kupujcie te bilety, no serio, dopierdolone to jest, serio. W sumie Abadi tak tylko gara zapowiadam, ale pytanie, czy ty masz uchylić teraz nam rąbka tajemnicy, o co chodzi dokładnie? Nie, no mówię, że daję mu szansę, czekam na telefon od menedżera, bo nie lubię niszczyć ludziom życia. No dobra, ale, no to w jaki sposób menedżerowie mają się dogadać? Zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Ale powiem tylko tyle, że to będzie trwała krzywda na lata, krzywda psychiczna i jeszcze wpierdol w klatce.
co? I chyba koniec kariery, nie? Sam w to nie wierzysz, kurwa. Ty już nawet do innej federacji, kurwa, zaniżyłeś sobie, kurwa, stawki. Ty, kurwa, myślisz, że jesteś, kurwa, Flick Fightów, ty, kurwa, jesteś pizą, jakiej ty, kurwa. Federacji jest? Ja już wiem. Ale to... Ej, to, co ci przekazują negocjacje moje, a co ja sam negocjuję, to dwie inne sprawy. Nie wiesz w każde ty słowo. Ty się kończysz właśnie. Jak się kończę, ja w styczniu no. Będę przy nas Rąży, tak. Fury. Będziesz kurwa, gdzie ty? Poznam, będziesz, no tak, walczy na tej gali na Misfitsie w styczniu, walczy na tej samej gali, na której walczy Tommy Fury, brat Tysona Fury'ego. No to super, gratulacje. Ale dziękuję, i co, znowu? Się. I znowu, ja się dopiero słuchaj, zaczynam, wariacie. Kurwa, i znowu pójdziesz, kurwa, nie wyjdziesz do drugiej, do trzeciej. To tak jakby ktoś się chwalił, że obok mojego brata siedział. No taki żarcik, Kuba SG. Trzeciej rundy czy czwartej? Wyszedłem wtedy do trzeciej, no, tylko nie wyszedłem do czwartej, ale ja nigdy nie walczyłem pięciu rund. Zacznijmy od tego. Jak to była czwarta runda, to ty nie umiesz liczyć w takim razie. Nie wyszedłem do czwartej. No to powiedziałeś, że nigdy nie walczyłeś pięciu rund. Tak? Ty, no nigdy nie walczyłem pięciu rund, bo kontrakt na walkę miałem, wiesz, na pięć rund. Przewalczyć, a kurwa, przemachiwać tymi rękoma, przewalczyć, a przemachiwać tymi rękoma i potem, kurde, być, kurwa, zniszczony, ale, jak szmata, tak potrafisz. Ej, ale nie wiem, czy wiesz, że kilka dni temu Salt Papi, jednego z najlepszych freaków za granicą, znokautował ciężko w trzeciej rundzie. Stary, Salt Papi jest w top 3. Freak fightów, kurwa, na świecie, stary, to był zajebisty rywal. Nie, ja miałem miesiąc czasu na przygotowania, ale uwierz mi, znowu jak zobaczysz mnie bez koszulki, zrozumiesz, że jestem zajebiście przygotowany, miałem zajebisty obóz w Ameryce. Kiedy? A twój... W Miami jak siedziałeś? Tak. Tak, w Miami jak siedziałeś? Ja wiem, znam twój obóz. Mój trener z Miami przylatuje specjalnie na tą walkę. Zajebiście, tak, no będziesz słyszał angielski z narożnika, na szczęście nic nie zrozumiesz. Nic ci to nie pomoże. Bo nie umiesz nawet polskiego, a co dopiero angielski. Nic ci to nie pomoże. To ja nie szukam to pomocy. Mówisz. Po prostu przygotowywał mnie on do tej walki. Oczywiście tutaj pomagali mi na miejscu trenerzy z Polski, którym jestem wdzięczny, ale tak jak powiedziałem, Alanie, nie spodziewasz się tego, co cię czeka. Grubo się zdziwisz, a jeszcze czeka cię najpiękniejsza niespodzianka, jaką mogłem ci zaserwować. Dobra, przejdźmy może do Mahmuda. Mahmud, powiedz mi, bo tutaj na tej konferencji, na drugim panelu jest walka 2-1. Była, nie? Natana i Adriana na Gracjana Szadzińskiego. W ogóle Gracjan to jest były zawodnik KSW. Nie, na ostatniu FEMU widziałem. Na Prime, co było ostatnie gala? Na ostatni FEMU. Na ostatni FEMU, to tutaj było. Good Boysi na Denisa Zaleńskiego, tak. No i teraz pytanie. Jak ty byś się zapatrywał na taką walkę? Czy... nie będę tak walczyć, nie. Okej, czyli... Nie. A co jest na nie dla ciebie? Ja chcę sportownie walki, nie? Uh-huh. Tak trzeba Norman będę chcieć tutaj, dwa chłopaki na jednego. Norman trzeba... Ja bym myślał, że Norman by spizgał dwa tych friki, nie? Że... Chyba by dalsza walka byłaby tak, nie? U niego. Nie ze mną, ale z nikim tutaj. You're here for the money, aren't you? Know me. Yeah. Maybe you next fight. Hey. Maybe two people from... Maybe, yeah. No problem. It's all right for me. Ja przeciwko dwójce, nie ma problemu. You're going to get beat with someone that ja paints their fingernails. Nie? Someone that paints their fingernails and blonde hair is going to beat you Saturday night. Może on by chciał zawalczyć, Janie. Z paznokietkami będzie tam... Oglądaj like, sobotę. You like black fingernails, Murado? Dobra, taka szybko rozmina, kurwa, po tym, co zdążyliśmy zauważyć. Nie macie takiego wrażenia, że autentycznie ta gala, gdyby nie Nathan, tak ta cała konferencja byłaby kupą? Jakby Nathan to tam reanimował to tyle, na ile mógł? No i jeszcze Koziołek coś starał się robić. On to momentami za bardzo tryharduje, jest taki, że może wkurwiać ludzi, ale to nie jest ważne. Chłop przynajmniej jakiś kolor, kurwa, wrzuca. Jakby robi coś. Ja mam wrażenie, że jakby nastroje ogólnie w fejmie się zmieniły, bo tu już nawet nie chodzi o to, że tam ludzie się przesycili tym, chociaż to wiadomo, to też. Ale mam wrażenie, że nastroje tam są na tyle, kurwa, zmieszane, na tyle słabe, że widać taki brak motywacji i zaangażowania samych zawodników. Tak by wygląda to trochę w ten sposób, jakby oni tam szli, trochę jak za karę na zasadzie, dobra, kurwa, zaraz będzie to za mną, dostanę pieniądze. Jakby mam wrażenie, że czuć taką gęstą atmosferę i ogólną niechęć. Lubisz takie paluszki, Muradowca? Ja mam normalnie, nie, ale dzisiaj nie zrobił. Nie, jaki problem? Tak, a na walce ma, nie? Różowy. Ja mam pytanie do ciebie. Przyszedłeś z jakimś prezentem. To jest dla kogo? Dla AJ-a, ale to nic szczególnego, to po prostu mój produkt w sumie. Czyli się zareklamować. Ten mogę mu go dać od razu. No. Ale
to tak, tylko mój prosty produkt. To go wyjmij, stary, żeby pokazać. A, snusy dla sportowców, więc akurat może ci się przydadzą. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Odpakować to tutaj, czy nie? Patrzę, czy nie? Dobra, zobaczymy, co to jest. Mój produkt, który ja teraz wypuszczam. Zobaczymy. Snusy dla sportowców z witaminami, z ashwagandą, z kofeiną. A, rzeczywiście. Nic, po prostu mój produkt. Co to jest, nikotyna w tym? Nie, no właśnie bez nikotyny. Dla sportowców. A mam dla sportowców. Tak. Słuchaj. Więc może skorzystać. Spodziewałem się gorszych rzeczy, kurczę. Nie, no właśnie bez takich złych rzeczy akurat. No cóż. Nic innego nie pozostaje, jak podziękować, no co mogę zrobić. Proszę, proszę. A zaskoczony byłeś, że właśnie postawą weekendową swojego rywala, czy raczej nie? Bo to raczej... Byłem zaskoczony, byłem zaskoczony, szczerze. I ogólnie śmieszne się to robi. Dla mnie, nie wiem, myślę, że... Kurde, no... Dokładnie, nie mam za bardzo słów. Nie wiem, jak do tego stopnia można kogoś lekceważyć. No ale to już jest tylko weryfikacja, nie? Wygląda chłopak też, już wygląda na zmęczonego. Może to jest już taki etap, że presja, która jest przez tyle walk cały czas w gazie, może już przychodzi moment, że trzeba już wyluzować. Delikatnie jestem, ale na... Trochę się zachowujesz, jakby to był taki właśnie jeszcze ostatni rzut na kasę w tym roku i myślę, że to może po prostu cię zgubić. Bo może tak być. W sensie, bez tutaj jakichś podtekstów dziwnych, ale może Taz już nie będzie chciał walczyć, no nie wiem. Czyli uważasz, że trochę się zagubił w tym wszystkim? Myślę, że to jest zmęczenie, że to jest presja cały czas być w gazie, to jest wiele miesięcy i że już przychodzi czas rozładowania i to może nie być właściwy moment, żeby akurat postawić na mnie jako przeciwnika na ten moment, żeby... zacząć tak się relaksować, no. Nie, akurat wygrywam z tobą i wtedy odrzucasz wakacje. Odrzucasz, ale... wszystko, co tak mówisz, że budowałeś, a teraz to odrzucasz, nie? Ale co odrzucam? Jeszcze raz? Wszystko, na co tak pracowałeś. Pomagać to... tylko szczęściu, jakby... Nie, nie, tak akurat. Myślisz to na siłowni, okej. Okay. Jak wypijesz na siłowni, to masz mięśnie ci spadają, siłownia nie spada. Ma, właśnie o to chodzi, że siłownia nie ma nic to, wiesz, do tego. Ja się napiłem, to nie masz takiego dużego wpływu. To masz wpływ na mięśnie, ale nie na to, jak ja się biję, nie, ogólnie. To jest właśnie... To nie przeszkadza tak bardzo, jak się ludziom wydaje. No w siłowni okej, okay, no, bo... To nie jest ten jeden raz. I pracujesz miesiąc i teraz się potem mięśnie, ale w walki to nie ma takiego aż... takie różnice aż. To nie jest ten jeden raz, ale mi też... To nie jeden raz, ale alkohol nie jest tak zły akurat do poszukiwania walki, jak to by się wydaje. Mimo nie? tego, kiedy masz jakąś tam rywalizację, masz przeciwnika, nie jest tak zły, czy się lubisz, czy nie... Nie jest zły, ale w sztuce walki nie masz takiego dużego wpływu. Czy się lubisz, czy nie, myślę, że po prostu jakiś mimo wszystko szacunek do rywalizacji można pozostawić. No i tutaj... Ja całe życie tak się prowadzę i jakoś mam się dobrze, nie? Więc jakby no... No, to tyle. To jakby ja to też nic do tego nie mam, to tylko zobaczymy. Też mam jako tako, myślę, że no niestety będzie w tym przypadku pracy, wyjdzie to na nieszczęście, no, że to jest błąd duży. Bo mogłeś ten rok skończyć jeszcze dobrze, rzeczywiście skończę z kartą dobrze, zero. Skończę dobrze, ty się o mnie nie martw. O mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Dobrze. Więc... Teraz wygrywam z tobą w grudniu i wtedy sobie już trochę może odpocznę. Kto się nudzi, pisze jeden. I o to chodzi, że nie wygrywasz. Będę o zero w moim wyniku i ty jesteś ostatni do pokonania jak na razie w tym roku. I spokojnie. Cóż za rozczarowanie. W klatce będzie ogień. Ale AJ, w przypadku porażki, nie? Załóżmy, przegrywasz ten pojedynek, to nie będziesz miał czegoś takiego, że jak ja mogłem przegrać z gościem, który tydzień przed walką najebał się tak, że o 6 rano leżał pod stołem? Nie przegram. Najlepsze jest to, że on też po takim melanżu wygrał turniej. No. Ja ogólnie, stary, nigdy nie miałem tak, naprawdę, kurwa, nigdy nie miałem tak, że aż tak bardzo się na konferencji nudziłem. W sensie są te przebłyski, ale overall, kurwa, nuda. Rodowym. No. Nie przegram. Mam pytanie z Twittera. Oznaczajcie nas tam pod hashtagiem Fame23. Mikołaj pyta Tazego. Uważasz, że pokonałby się Madeusza? Siedzicie obok siebie. Takie. Nie, no tak, no raczej tak. Ciężko raczej nie. Oj, Ferrari, siedzę blisko ciebie. Serio, wydaje ci się, żebyś wygrał ze mną? Ktoś to wal, człowieku. Nie z zaskoczenia, powiedz, że mi pierdolniesz i jedziemy. Nie, no cię biło, ale serio myślisz, żebyś ze mną wygrał? Uważam, że jak się... Tak, kto nie mówi, to wali z zaskoczenia, nie? No dobra, lekko cię chlapnąłem, ale poczekaj, gadam z nim. Uważam, że
inaczej, biorę pod uwagę ryzyko porażki, bo uważam, że jesteś dobry, ale uważam, że jakbym się przygotował, to bym cię pokonał. I mówię to szczerze, przynajmniej mówię to, co ja czuję, no okay. Bo w mojej głowie nie ma kogoś takiego, kto nie jest jakimś super turbo prosem, kto nie jest w stanie, kogo nie jest się w stanie pokonać. Nie no, techniki nie masz, masz po prostu wygrywasz walki charakterem i ludzie się ciebie boją po prostu, ale tak techniki jako tylko to nie masz, łatwo się wyczuć. Jeszcze troszeczkę się poprawiłem, zobaczysz zresztą na walce, amerykański styl, będzie trochę shoulder roll. No, trochę luzu będzie. No, będzie amerykański luz, jak liczymy Piotrek. W ogóle mam, jak już jestem przy mikrofonie, mam tylko jedną propozycję dzisiaj do Alana, bo nigdy niech dochodzi do tych naszych face to face'ów, bo ktoś komuś pierdolnie, nie? Ja też. No coś taka takiego, prawda. No może zróbmy dzisiaj raz ten face to face, ale uczciwie się umówmy, że se nie pierdolniemy, ja i tak już mam fifkę pod okiem, no, a mam ochotę spojrzeć w swojej ofierze w oczy. Ja tak samo. No dobrze, to zapraszam na face to face, słuchajcie. Nasz main event Gali Fame 23, Alan Kwieciński, Amadeusz Ferrari. Też jak myślę, Greku, że będzie dużo badanka, no. Pamiętajcie, będzie pan doktorek tak zwany, no. Doktor Edgar tam wejdzie. Zachowajcie emocje na wodzy. Popatrzmy, zobaczmy. Będziemy co. Powiem, że ci kurać cię, bo ja wiem, że coś masz na mnie. W życiu ja nikogo nie rozjebałem, więc możesz nic nie na mieć. Ja nie myślę o tym, co, no. O czym ty mówisz. Myślę, no. O klatce. No, to dobrze. Bo nie wyjdzie z niej, kurwa. Czemu, kurwa, w tle leci jakaś japońska muzyka, jakby gejsze za chwilę miały wyjść, kurwa, na scenę i dupami machać? I to może być pewien. Ale ci drży, kurwa, warga, już widzę, kurwa, już się tak boisz, że taki mam strań, to załóż te pieluchomajty lepiej, wiesz? Załóż te gacie. A jakbyś dostał kresu, to pierdolisz jeszcze parę tamponów, to... Zabijecie. Nie masz argumentu, ani jednego, nie masz argumentu. Pachnie, zbóź nie mów. Jadę tatarka, wiesz? Dlatego mówię, żebyś mi nie kuchał, kurwa. Nie masz ani jednego argumentu. Jadłem tatarka, wiesz? Tak ci się tylko wydaje. Tak ci się tylko wydaje. Słuchajcie, tutaj atmosfera jest tak gęsta, że można ją kroić nożem. Kupujcie pay-per-view Fame MMA.tv. Już za 5 dni Alan Kwieciński, Amadeusz Ferrari w boxing position. Bądźcie tam z nami. Atlas, Arena, Łódź, a ci, co nie mogą, kupujcie pay-per-view. Amadi, trzeba przyznać, że dawno, ale to bardzo dawno, nie było pomiędzy tobą a żadnym twoim rywalem tak dużych emocji. Chyba... Tak, wiadomo, bardzo dawno tak nie było. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak wrzało. Ostatnio to z Adrianem Polakiem. Nie no, powiem wam szczerze, ten konflikt ciągnie się już tak długo, to będzie zajebista walka, uważam, że szczerze, ani ja nie będę chciał tej walki oddać, ani on, bo uważam, że przez te tyle lat wydarzyło się tyle, że każdy z nas, ja jestem w stanie tam kurwa umrzeć, ale nie ma żadnego argumentu, żeby mnie zabić, nie ma nokautu, siły ciosu, nie ma kurwa nic. To się zdziwisz. Chodzę i zabieram może, duszę. Dołóżmy jeszcze może łokcie, tak jak mają chłopaki do słuchaj, tej walki. Ja nie będę kombinował. Zasady są wszystkim. Potrenuję boks. Tylko boks. W styczniu walczę na gali bokserskiej, na której mi zależy. Ty jesteś tylko szczytakiem. Ty jesteś tylko wydaje, schodkiem, na który sobie wejdę i nadepnę. Się wydaje, że nie zawalczysz. Kurwa, nie spodziewasz, co cię czeka. Dobrze. Tylko, że mi się wydaje, że nie zawalczysz. Dlaczego? No albo kurwa ciężko znokautuje, że mu się odechce. Czyli zawalczy. No, nie zawalczy. Chodzi ci, powiem, że w styczniu. Tak, że w styczniu. Masz też taki cel właśnie, żeby zmienić mu te plany? Nie będę mu ze wszelki razy, bo będę się nastawiał na knockout, to samo wyjdzie z siebie. Słuchajcie, to będzie naprawdę kurwa rzeź, przysięgam wam. Jeśli on nie spęka za szybko, to będzie... Serio? Tak szczerze to trochę brzmi jak ja, kiedy żebram o donaty. Widzowie, wyślijcie donaty. Tutaj jest takie, widzowie, kupcie pay-per-view, przysięgam, zajebiste show będzie. Widzowie, kupujcie pay-per-view. No ale widzowie, ale pay-per-view. Kurwa, jak ja mogę spęgać, gościu? Ale dobra. To ty, kurwa, wymyślę, że ci jaja bolo, to ty, kurwa, nie wychodzisz do rundy. Nie było jeszcze u mnie czegoś takiego, że ja się, kurwa, poddałem czy coś. Nie było. Ja nigdy nie leżałem po żadnym ciosie. Po żadnym. Ty leżałeś no nie, prawie w każdej walce. W jajka dostałeś, leżałeś, już nie chciałeś walczyć. No jajka, stary. Ale do mnie znowu, to kurwa, sobie szalałeś po klatce, kurwa, szalałeś. Kto podejdzie? To kto mówi, to kto nie oddał walki? Kto nie oddał walki? Nie, ale patrz, nie musisz nie kopać w jaja dwa razy. Niech ktoś podejdzie i cię tak puknie w jaja. Zobaczysz, kurwa, co to znaczy. Miałeś suspensor. Czy nie?
No miałem za ciasny, no. To kur... Ale no kurwa, ile razy było na twojej walce, że klęczałeś po kopie w jajce? Nigdy cię nie zabolały? Ej. Nawet przez suspensor? Biłem się kurwa z pająkiem, tam chyba ja dostałem raz w życiu tylko. Biłem się z pająkiem, dostałem jajka, wyszedłem. Okej, przestałem, polaliśmy tam wodą z narożnikiem i tak dalej, wyszedłem do walki. Biłem się z Adrianem Bojeszyckim. Tam to chyba kurwa nie jestem w stanie zliczyć, ile dostałem od niego kurwa kopnięć w jaja. To normalnie to było na slow motion. Normalnie biłem się dalej. I to naprawdę jest Adrian Bojeszycki, kurde, mistrz Babilonu, mocnym chłopem. Ja... Ty mi nie pierdol, że ja się kurwa boję, albo że ja nie wyjdę do walki, dobra? Ale ja rozumiem twoją perspektywę, jeśli chodzi o jajca, ale musisz zrozumieć, że jeśli mój rywal, widziałem, że... Patrz, zaczęła się walka i kopnął mnie tylko dwa razy w jaja i tylko na te jaja polował, bo jak tylko się do siebie zbliżyliśmy, pierwsze co robił, to kopał w jaja, to ja nie jestem kurwa jakąś tarczą, żeby ktoś mnie pozbawił płodności, rozumiesz mnie, stary? Uwierz mi, że poza walkami dla ciebie chętnie kurwa zostawię jedno jądro w oktagonie, bo muszę się jeszcze rozmnożyć tym drugim. Ale dlatego oby gościa, nie, oby się, nie, oby już się dlatego kurwa, gościa, takich którym zakał, się kurwa, biłem, nie zamierzałem tego zrobić. Nie martw się moje jaja, będą elegancki suspensor. No to dobrze. To druga sprawa, w naszej walce nie ma kopnięć, więc tylko są uderzenia w boku. No i pięknie, no i pięknie. Tak nisko raczej nie będziesz celował. Widzisz, wszyscy jesteśmy zachwyceni. No chyba, że po mojej się klękniesz, chyba, że mi klękniesz do jajek i ładnie przeprosisz. No ale to jak klęknę, to będzie jeszcze niżej. Troszeczkę źle to obliczyłeś, wiesz? Ale klękniesz ładnie. Ja za co byś chciał, żeby cię Amadeusz przeprosił? Za te wszystkie kurwa obelgi. Za to nie będę teraz mówił, bo obiecałem też tutaj Rafałowi, że nie będziemy o tym gadać. Po prostu za te wszystkie kurwa wyzwiska i tak dalej. Nie? To nie tak, żeby dostać tą walkę, tego musiałeś przeprosić? Nie, ja go nie przeprosiłem. Ja po prostu cofnę to, co powiedziałem. Nie przeprosiłem go, absolutnie. Za co ja mam to kurwa przeprosił. Powiedz mi. No ale masz to na wywiadach, może już nie pamiętasz. Powiedz mi, za co ja mam to przepraszać? Ja po prostu cofnę te słowa. Nie pamiętaj, mówi odwrotnie. No, klasyk, ja mówiłem, że to nie jest tak, że on specjalnie kłamie. Tylko ja mam wrażenie, to jest to, co mówiłem na ostatnim Facebookie, że ty kurwa odwrotnie zapamiętujesz. Są wywiady, których powiedziałeś, że no za to mogę przeprosić. Odklejony powiedział, że cofam te słowa. No mi się też kojarzy, że powiedziałeś, nie, no za to w sumie. Ale to i cofam te absolutnie, słowa. Absolutnie, kurwa. Zapamiętuję odwrotnie, nie, ale ja wam kurwa, mówiłem, że tam ale kurwa, ja w życiu kurwa bym cię za nic nie miał za co przepraszać. W życiu. Cofnąć słowa, które powiedziałem, okej, cofam. Cofnąłem. Dobra, znajdziemy to, akurat jest zapisane, nagrane. Jeszcze a propos podcastu, chłopaków, to był z tobą, Amadi, powiedziałeś to słowo, nikomu nie życzę źle na tym świecie poza Alanem. To jest aż tak znienawidzona przez ciebie osoba. Nie, masz na myśli, że na trailerze tak powiedziałem. Ja nie powiedziałem, że życzę mu źle, tylko że ja mu gwarantuję, że będzie miał źle. Mhm. To jest troszeczkę różnica, nie? Chciałbyś coś dodać? Tak gwarantowało. Nie raz wszystkiego. On tylko obiecuje. A co innego się dzieje w klatce? Co innego? Wszystkim obiecuje. Że tak czy siak. Dobra. To co powiesz kibicom, jak przegrasz? Bo przegrasz. Tak? Musisz mieć, powiedziałem, że musisz mieć niesamowitego farta. Czy będziesz musiał mieć niesamowitego farta, żeby mnie, nie wiem, żeby mnie zdokautować, chociaż nikomu to się jeszcze w mojej karierze osobiście nie udało. Tak więc, czemu miałbym się tobie udać? Ja się tylko pytam, co by było gdyby? A gdyby to sobie możesz, kurwa, w chacie. No ale to jest walka, wiesz o co mi chodzi? Co powiesz im, jak przegrasz? Jest walka, dlatego mówię, że to jest walka. Ale kurwa, wiem, że tego nie przegram. Wiem tego, to. Wasza to najważniejsza walka? Dla niego na pewno, niego na pewno, najcięższa. No wiadomo, najważniejsza. Najważniejszą walką zawsze jest twoja następna walka. Nie. Ale dla mnie osobiście nie jest to najważniejsza walka, jak mam być szczery. To bardzo, bardzo zależy mi na podszkoleniu swoich umiejętności bokserskich i pokazaniu się z jak najlepszej strony. W styczniu jakby doceniam fame, to jest świetna droga. Widzicie, kurwa, znalazłem się za granicą, będę walczył przy największych nazwiskach i na ten moment jest najważniejsza, ale uważam za dużo ważniejszą tą, bo to jest moja walka personalna, a tamta jest moją przepustką. To może spytam inaczej. Czy ty uważasz Alana za przecierę przed walką w styczniu? Uważam go za dobry sprawdzian. Jakby nie będę teraz mówił nic pozytywnego na temat jego umiejętności. Wiadomo, że ćwiczy od lat i że umiejętności posiada, tak? Problem polega na tym, że to jest jak najebany kierowca. Potrafi jeździć, co nie? Ale jest tak najebany, że i tak może spowodować wypadek albo jeździć źle, rozumiesz mnie? I to jest właśnie ten okaz. Ja mam pytanie z Twittera.
w którym też jest właśnie o ciebie pytanie. Bożenka z Płocka pyta.